Dobry, dobry, witam wszystkich serdecznie. Witam Pawła, witam Benego, który właśnie się zjawił. Cześć, cześć. I zapraszam na farmingowe wyzwanie. Tak to się nazywało, tak? Żebym się nie pomylił. Tak, farmingowe wyzwanie. Czyli to, co robiliśmy wczoraj. Mamy mapę, jakąś macie w tytule, i próbujemy na niej zarobić 5 milionów. Po zarobieniu 5 milionów, zmiana mapy i lecimy dalej. Dobra, Paweł, słuchaj, chcesz sobie pojeździć Fendem 1000? To bierz, tutaj stoi kultywator, nie, inaczej, tutaj nie jest kultywator, tylko gruber od Bernara. I możesz jechać te pola, które tutaj mamy dookoła Głębosz. Głębosz stoi, tak. Możesz wziąć ten głębosz i tym głęboszem... to jest Agrymisa. Aha, to przepraszam, pomyliło mi się z Bernardem, ale to nie ten... Nie słyszę, ty Pawła? Bo Paweł teraz jest cicho pewnie. Bo mówi, że żona będzie go lać, będzie za głośno. Okej, okay, jestem. O, dobra, tak. Teraz się słyszę. Witam, Beny, tak, jest witam. Już. Cześć. On także myśli, jak mamy taki fajny sprzęt, to aż grzech, kurde, ten, wyłączyć orkę, nie? Zrobisz mi szybkie ten, szybkie przeszkolenie w autopilocie? O Jezu kochany, wiesz co, ja nie mam, nie pamiętam tych klawiszy, bo ja mam przypisane wszystko na tym. Musiałbyś zobaczyć, jak to wygląda, żeby ci automatycznie chociaż ślad łapało. Kurde. Mentos na bieżąco to obczaja. Ja nie używam tego, bo ja używam tylko ten i zapomniałem. Robiłem z tego film, ale zapomniałem. No właśnie, ja zapomniałem, że tak powiem, widziałem, że zrobisz tego film, ale nie zdążyłem go jeszcze tak, oglądać. Tak, kamienie wyłączę, bo powiem szczerze, kamienie jakoś mnie nie ruszają. Tak, to jest niepotrzebne. Ten, ale tym pojechanie tu gruberem wydaje mi się, że jest fajną zabawą, będzie wleciał go, to ja potem mogę kolejne pole czy coś, bo on jest fajny, on jest duży, to można się z tym pobawić. Już czekaj, szybko, tak. Już ci mówię, tak na szybko, nie, żeby ci złapał tylko ścieżkę ci tylko złapał, a sam sobie będziesz zawracał, nie? Bieżąco ścieżkę. Control End. A jak wciśniesz Control Home, to ci obróci o 180. Nie, Control Home mam. O ta. Prawy Control End. Aha, okej. Okej, jest. I Control Home jest. Aha, obrócony. A przestawienie prawo-lewo? Tak. Jak prawo-lewo? Przesunięcie ścieżki. Nie, tu na tym nie działa. Aha. To tutaj musisz się ustawić tak, żeby było równo. Aha. Jak chcesz, chyba, że czekaj, przesuń ścieżkę, kontrol, prawy kontrol plus minus na numerycznej. Okej. Okay. Nie działa. Zobacz. Cześć Binks, siemanko, bo to działa, jakbyś wziął tylko, wiesz, to inaczej. Dobry wieczór. Dobry. No dobra, czekaj, ja to spróbujemy, czy to pójdzie. Ok, Binks, jest już ciszej, dobrze wiedzieć. A to, że tak powiem, coś jeszcze trzeba klikać, czy on od razu złapie ten? Nie, jak klikasz to od razu masz, na żółto masz złapało, no, ci, nie? No na żółto mam kierownicę, no. No, i on będzie po tym jechał. Okej. Okay. Powalczycie, miśki? Idę... no to co zawsze. Hehe, jeszcze raz, bo nie słyszałem Mentos. Tam co walczycie, miśki? A tak, walczymy, na zdrowie. Co? A nie. Nie, no walczymy to samo co i wczoraj, nie? A się dogadasz z wami jak z Ruskim. No, Paweł będzie jechał. Paweł będzie jechał tym Gruberem. Gruberem, co z tym Gruberem? Boże kochany, nie Głęboszem. Bo stwierdziłem, że mamy taki fajny Głębosz, to wypadałoby jednak troszkę to pole przejechać i włączyłem znaczy, orkę. Znalazłeś łosia, który będzie orał. Ale nie, no on jest bardzo duży. On jest bardzo duży. Ja myślę, że... Ty.
Nie siedzi może być, wędzie... żadnego moda nie dodałem. Siedzi wszędzie 1000, to ja myślę, że akurat ja bym... Bings, tak, trochę w tym prawdy jest. Wiesz, to akurat pasuje mu, nie? Ja bym ktoś mi powiedział, chcesz orać cały dzień fendem 1000, to bym się długo nie zastanawiał, no. No tak. Jakbyś mi powiedział, czy chcesz oddać 60 cały dzień, no to wiesz, by było takie. Jeżeli by była dobrze zrobiona i dźwięki by były ok, to jak najbardziej. Chyba Paweł, nie wiem, czy ja dobrze sapakę zrozumiałem, ale jemu chodziło pewnie o real. Tak, mi chodziło o real. Też, jak o dobra. Dobra, zobacz. A ja jadę na 12 od razu, biorę się tam za... 60 trochę mniejsza niż Fendem 1000, no ale... No to na pewno. Wiesz, 60 było fajne, jak byłem gówniakiem i wuja zdał, nie? Masz, jedź i rób, no to było fajne, ale to też... Nie było nic innego. Tak, to wtedy... Zwłaszcza w PRL-u. Też się szybko nudziło. Dobra, ja jadę na pole numer 12. Jedź. I zaczynam kosić trawę, bo... Na razie czasu jakoś nie ruszamy do przodu, bo pasowałoby, żeby było już na kiszonkę trawa skoszona, no to wtedy będzie akurat dobrze, bo do jutro się chyba kiszonka by zrobiła, jakbyśmy dzisiaj zamknęli ten. Czekaj, jak tu optymalnie pojechać pod tą? No chyba tędy będzie, czyli jedziemy tu i tu. Jak się aktywuje napędy w ogóle tutaj? Lewy kontrol 789 na klawiaturze numerycznej. No ale to co, mocy ci brakuje, czy co ci się dzieje? Założyłeś z przodu obciążnik? Nie, nie blokuj. Znaczy... Nie, tak myślę, tylko nie trzeba w tym dziadostwie blokować. No, ale bo założyłeś obciążnik? Zapięty, tak, jest obciążnik. Ale fajnie falują te. No, właśnie zwróciłem uwagę, że... Paj sabaka, bo zaraz będzie V1 rotate, jak tak falują. I polecisz nie, no. Jak wczoraj. Gdzie ja wczoraj leciałem? Do Nowego Jorka. Oglądałem akurat jeszcze końcówkę live'a, jak lądowałem. Ty no, że tak było. Tak było jak na tym. No tak lądowałeś, jak lądowałeś. No nie drąż. Nie no, podrzuciło mnie, no. No. Tam tych punktów trochę ci ubyło. Ale... Ale wiesz co, nie. Punktów mi ubyło za co innego, bo to już wiem co tam się stało. Czekaj. Bo... Wiesz, bawiłem się FMC, bo jak mi się skończyło, to nie chciałem od nowa, wiesz, prowadzić podejście, to wszystko. I nie zauważyłem overspeeda. I overspeed mi dużo dozioł punktów ten. Bo wiesz, nagle się okazało, ja patrzę, on, wiesz, overspeeda z tego. Bings w tytule jest. Nie wiem jaka. Lepiej. Jak. Ona się nazywa dokładnie. Nie powiem ci. Nie przeczytam. Leżę ja sobie w salonie elegancko. YouTube'a oglądam. Na monitorku tylko patrzę, czy kontroli nie mam, nie? A to kawałek dalej przecież mam swój pokój. No to tak nie wszystko słychać, nie? No ale tak w którymś momencie YouTube tak lekko przycisza jeszcze pi, 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 pi. Myślę, jaka cholera. Przychodzę, ty, a w kokpicie blackout, nic nie ma, wszystko zgasło. Znaczy dobra, nie wszystko, główne telewizory się świeciły, bo się rad wysuną, nie? I no, taka no. Ten, all engine off, nie? Land ASAP, sobie myślę, no ładne cacko. Ale dobrze, że od razu sobie przypomniałem, że na prawdopodobniej po reinstalacji zapomniałem wyłączyć te awarie w X-Plane. Ale opanowałem dziada, już się skręcił i z powrotem wracał do Japonii, już leciał w dół i z powrotem do Japonii. Nie, 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 gościu, wracamy na ścieżkę. Nie ma takiego APU wracania się do udało, Japonii. Odpaliło się, zszedłem do 10 000 i załapałeś silnik. Niby powinny załapać jeszcze siłą rozpędu, ale już byłem za nisko. Bo tam komputer skazał do 270 go rozpędzić. A to mogłoby się spotkać z za szybkim spotkaniem tak, z ziemią. Tak. Mapka Angeliterland. A dałem radę.
To ten ci powiem, że ten autopilot tutaj to jest gorszy niż tamto to co było. Ten jest zajebisty. Jakbyś obejrzał poradnik, to byś wiedział. Mówiłem ci, że ja nie korzystam z niego i nie pamiętam, po prostu nie pamiętam. Nie no, ten co się nazywa, nie pamiętam jak, jest zajebisty. Tak, ten co budowany. A tamten drugi to naprawdę powiem szczerze, ten. Zapomniałem nawet jak go uruchomić, jak on działa. Nie sądzę, żeby był do czegoś potrzebny jak ten jest. I zawraca i wszystko. Tak. Follow tak. Mi tylko brakuje, no ale on nie ma, może mu dodadzą follow? Ciekawe. To nie by było. To taka rzecz, która by się bardzo fajnie przydała. No nie, no teraz mam, siareczki mam was. Nie ten. A widzisz, nie zrzucają. A któraś wersja tam jest tak Vidicon, że no wiem, mają zgarnianie. Ale te na start były, wiesz? Bo mówiłeś tutaj linię, nie? Te pomocnicze, nic więcej. On, że tak powiem, nie idzie według ścieżki. No bo żeby pójść według ścieżki, to trzeba inaczej go ustawić. Ja ci wziąłem na szybko tylko złapanie do tego. Według ten trzeba, tylko ja nie używam tego i po prostu z głowy mi wyleciało, no jakie klawisze. Ale zmieniła się klawiszologia trochę, coś pozmieniali z nim, wiesz? I ja mam zresztą, wiesz, na panelu tak, mam... Tak, na pałę naciska mi działa. Na panelu mam przypisane te przyciski i po prostu nie mam potrzeby używania ich. No. Ja ci dalej, to też nasze. Nie, już nie jest, już widzisz, że nie bierze. Pozwala? Pozwala, nie. No dobrze. A, no dobrze. Pamiętasz, no to tak kurde nie dłużał się. A nie było komunikatu, że teren nie leży. Ty, Sabaka, weź mi powiedz, który mod robi ten taki sierp i młot, czy co to jest nad mapką, nad minimapką? Nie mam zielonego pojęcia. A da się widziałem... jakoś uwolnić myszkę? Nie da się. Nie, nie da się. Wiesz co, nie wiem, czy to nie jest ten mod, którego my właśnie używamy. Czy on tego nie robi? No ale nie widziałem nigdzie w opcjach uwolnienia myszki. Po aktualizacji, czy to właśnie to się nie pojawia? Bo to nie jest chyba w każdej mapce. Nie wiem, czy w tej kwadratowej nie znika. Chyba znika, ale w tej się pojawia. Czekaj. Nie, jest. O, w tej znika. Czyli w tych małych jest. Bigs nie kojarzy tej mapki, powiem ci szczerze. Ja nie słyszę, jak ty krzyczysz. Chawki mam, bo tu Petersburg kontrol mnie wywołał, nie wiem po co. Jak zarawacji wyłączył. Co? Ja sobie gram w tego. No, Rolera trochę. I zaraz idę spać. Już tu żona. I domaga, żebym szedł. O kurnia, może ma jakąś propozycję? Nie wiem. Ale z dwóch... A to jak... To może być, bo wiesz co, ostatnio nie przeglądałem mapek, to powiem szczerze, mogę coś nie... Nie znać. Jednicze, jak mam gorąco w pokoju. Dalej tam w tym rozmanie robisz? No, jeszcze tak. A jak długo to zobaczymy? Bombryk spodobał się. Będę, ty już pracę zmieniasz ze 2 lata. No, ale wiesz no, Mentos, mam się śpieszyć jak mam, wiesz, mam robotę dobrą. Źle nie jest, tak? Do tej firmy, co mówiłeś, to ja bym się chyba nie śpieszył. Zobaczymy, co tam mi powiedzą. Wiesz co, ja bardziej chcę zagrać na... Postraszyć chcesz. Tak. Też... też... Pomocy wyższe wynagrodzenie. No. Widzę, Sabaka tak
złapało ci tylko ten przedni, szerokość? Tak, musiałbym od nowa brać, ale co za różnica. Żadne. Ja patrzę, wiesz, po tym. Tutaj to, wiesz, akurat dokładność to jest tak, jak wyjdzie. Okay, bo ty się wspomagasz tylko... Aha, na stronie autora. Jazdą. Jest. A to ja muszę popatrzeć jeszcze, ale mówię, na razie ja to muszę trochę na tej pograć. Ona mi się podoba, jest ładna. To prawda, wygląda ciekawie. Ma potencjał. Mówię, te wszystkie jakoś mają farmingowe, oryginalne, jak mówiłem wczoraj. Rażą mnie przynajmniej niemiłosiernie po oczach. Ja... Jeszcze mam 15-18 minut do Top of Descent, a za 20 minut wyłączam Vatsim. A. O czym mówię? A ty jeszcze chcesz tak przed Vatsimem wylądować? Nie wyląduję. Przed Vatsimem. To oni o jakichś godzinach wyłączają Vatsim? Nie, ale jest maintenance zaplanowany. A kurde, a czego mi się z Iwao pomyliło, że to Iwao będzie wyłączone? Nie, Vatsim. A Iwao też tam jakieś roadmapy wysyłało na ten rok. Całkiem ciekawe, mogą być jakieś tam zmiany. Nawet najlepsze się czasami musi się ten... No, Ben, oni ją wyłączają po to, żeby była jeszcze lepsza. No więc właśnie. A jak mówiłem wcześniej, to nikt mi nie wierzył. Nie, wszyscy ci wierzyli, tylko wiesz, nie wolno się z tobą zgadzać. Nie jest tak, o, zgodź się z Benem i już, nie? I on będzie chodził taki podjarany, ja, wszyscy się ze mną zgadzają. Nie jest tak, proszę pana. Trzeba cię trochę potrzymać w niepewności, trochę się z tobą podroczy. Kanadzie? O, to też może być ciekawa. Ja na razie bym gdzieś poszedł w Alpy, na kolejnej mapie. Hmm. 121 czysta jest. Ale to jeszcze, control. Ale już jeszcze nie wiem co. Saskatchewan. Kurde, nie kojarzę. Chociaż mówię, ja teraz ostatnio jak mapy przeglądam na ten, to tak powiem, że po łebkach lecę z tymi mapami. Nie zgłębiam się jakoś. Mnie dużo miniaturka potrafi zainteresować. Ja potrafię po miniaturce mapę stwierdzić, że tam mi się podoba. One decimal three. Good night, bye bye, Lufthansa 7-8. Good night. Jeszcze night nie idziemy. Jak to nie? Zaraz idziemy. Helsinki Control, oj, no to good evening, Lufthansa 7-8 flight level 360 inbound Gatwick. No to możesz rzucić. Osept 3 Bravo Arrival 04 Left Lufthansa 7-8. Mówię, na razie zmiany nie będzie, ale pozerkać na inne mapy można. To mówię, jak ktoś jest na diecie, nie znaczy, że nie może spojrzeć w menu. Także ja też gram na tej mapie, nie znaczy, że nie mogę spojrzeć nie, na inną. To ja tutaj mam dopiero step slime, ba, jeszcze jeden. Gdzieś coś widziałem, że chyba już ten Old Steam Farm już jest po poprawkach i z powrotem wysłane. Uuu, to trzeba szybko te 5 baniek zarobić. Tak. No nie ma. Będzie następną mapą, a tak to trzeba będzie czegoś szukać. Nie ma, że lekko. Zapało, super. Nawet zobaczcie, no takie łące to się przyjemnie robi, nie? This is your 20 minute reminder. Will be taken off. A final reminder will be sent 60 seconds before we shut down the servers. Ty też będziesz off zaraz. Wygląda dobrze. Będzie koniec. Lucjusz, siemaneczko, no witam w końcu. To gdzie, kiedy? Lucjusz, o, dzień dobry. Pierwsza wiadomość na czacie, no popatrz.
Nie wyczymiał, musiał przyjść. Ludzie chyba czekają na koniec, na wyłączenie sieci, bo aż 895 połączeń. Może jakaś nagroda. Tak. Zalatanie na Watsimie, nawet jak jest wyłączony. Zalatanie na Watsimie do końca jego świata. Jeden dzień dłużej. Jak tam, Lucjusz, podoba ci się na Twitchu? Czekaj, dopiero wszedł, jeszcze się nie zadomowił, a ty już... Jeszcze nie wie, czy... No uciekł. Uciekł, na razie uciekł z YouTube'a, posiedzę sobie tutaj trochę. Tu też jest przyjemnie. Jakoś tak, nie wiem, mówię. Twitch mi się po prostu bardziej podoba. Direct lose plus transasebne, thank you. Ale uciekł, nie uciekł, zanim też ktoś przyszedł. To nie ma tak, że nikt za mną nie przyszedł. Inze. No dobrze. Niech tam Paweł idzie orka. No, chyba nie ma problemów, nie? Z ciągnikiem. Nie. No to on tam zabije 12 na godzinę, więcej nie idzie. No, bo to chyba szybciej nie idziesz z Głęboszem. Tak, Głębosze chyba nie ma szybszych. Do 15, nie? Nie, to... Nie. Ani już nie będę się cofał na tym mijaku, niech będzie. Pługi są jakoś szybsze, pole jest... pługi są szybsze, pole... ale... Węższe. No, ale węższe, generalnie mniej wygodne. Ciekawe, w prawdziwym życiu pługi robią taką samą robotę, czy jednak gorszą? No, lepszą chyba. W ogóle inna jest technika, nie? Wiesz, inaczej, no Głębosz służy, wiesz, do tych głębszych spulchniania ten, a pług, no inaczej. Wiesz, niby to jest inna właśnie technika tego wszystkiego. Pług tobie przewala, a tu ci, że tak powiem, oj, czekajcie. Tu ci tylko ryje ziemię, nie? A pług przewraca, nie? No to chyba takim Głęboszem to wtedy napowietrzasz to ziemię, tutaj ten, to wszystko, wiesz, bardziej ruszasz, nie wiem. Wyciągasz, nie? No tak, tak. Dlatego mówię, no chyba jest, wiesz, inaczej to. Ale sabaka mijakiem, już wstydziłbyś. Ale wiesz co, no zobacz, jadę na GPS-ie, tam zaczynam na równo, a tutaj dojeżdżam i... No bo schodzi, pole jest gdzieś krzywe, jest... No. Musisz zakładkę mieć większą. No to teraz jest zakładka na pół kosiarki. No nie no, bez przesady też, no ale dobrze, jak lubisz. Nikt nie będzie z tego strzelał. FHK Tower 118.6. A, to poszło, to ja potem serbing zobaczę, czekaj. Ale albo do towerki zobaczę. To ja już nie dolecę. Aha, widzę, coś jest. Okej, okay, no dobra. To ja sobie potem popatrzam na to. Kurde, to mi wkurza, że po wyjściu z gry ciągnik się zatrzymuje. Jak po wyjściu z gry? Nie. Jak altabujesz? Nie. Nie zawsze, ale to... Chyba, że jedziesz na tym. Jedziesz na... Tempomacie. Tempomacie, tak, to nie, ale jak wiesz, gaz trzymasz, no to... No to jest normalne. No nie, no na przykład X-Plane lecisz, jesteś na innym tym, ale jak weźmiesz joystick, pociągniesz, to ci X-Plane fikołka zrobi, tak? O to ci chodzi, że... bo ty jakby depczysz po pedale, tak? Tak, no tak. To tak, no nie czyta, a X-Plane czyta kontrolery. Ma to plusy i minusy, ale więcej plusów. Bo minus jest taki, że na przykład nie możesz się bawić kontrolerem w innej grze, jak lecisz w X-Plane. Tak, właśnie. To gdzieś widziałem ten Bings, że właśnie już jakieś mapy z błotem się zaczęły pojawiać. No i to by było fajne. Wiesz co, Lucjusz, chyba na Twitcha właśnie ten, a na YouTube'a to raczej tylko zapisy będą. Chyba, że, nie wiem, coś mi do głowy strzeli, jeszcze jakiś filmik poradnikowy.
zdecyduje się nagrać, ale nie wiem. Wiesz, po tym, co już osiągnąłem, to ja mogę sobie platformami jak chcę. Tu sobie posiedzę, tu sobie posiedzę. To coś tak jak ja z lataniem na iwacji, nie? Tak. Ile tam mam godzin, że mogę trochę tu, mogę trochę tu. Chyba, że nagle Twitch coś tam odwali, jakiegoś takiego fikołka konkretnego, że nie będzie bez sensu ten... streamowanie. Najwyżej sabaka, no. Kupisz basen. Tak. Nie będziesz go musiał chociaż na pięterko targać, tak jak niektórzy. No ja tutaj, wiesz, otwieram drzwi balkonowe i już jestem, wiesz, na tarasie, nie? To no, na tarasie postawię. Ten czas jest basen. I będzie. Odciągniesz do niego ogrzewanie podłogowe, będziesz tym. No patrz, to znowu mijak wyszedł, a to mijak. I to tak gruby mijak wyszedł. A nie powinien. Nie powinien. A nie, widzisz, Binks, a ja właśnie mówię, ja jakoś jestem za Twitchem bardziej. Na Twitchu też pozmieniało się strasznie, bo mówię, no ja zaczynałem kiedyś streamować na Twitchu, to nie było tych całych bitsów, jakichś tam innych rzeczy i tych punktów, tego wszystkiego. No a teraz nagle, wiecie, porobiło się tych różnych takich głupich, znaczy głupich, śmiesznych rzeczy, można dla gdzieś ludzi, tam jakieś no. Takie bardziej... Dla ludzi właśnie, żeby ten widz jakoś tam miał z tobą większą interakcję, żeby coś ten. A poza tym, nie wiem, tutaj wydaje mi się, że też spoko jest, bo jak tam zaczynasz w miarę często streamować, to i też tam ludzie zaczynają przychodzić. Akurat farming jest taką kategorią, że... Nie ma aż tak wielu polskich tutaj streamerów, a jak ktoś ma ustawione... Nie, no chyba standardowo, jak wchodzisz, to najpierw na górze pokazuje ci streamerów na kanale w twoim języku. No to jakoś też łatwiej jest tam kogoś innego. A na YouTube, no to wiecie, to jest zaraz momentalnie tyle ludzi. Chociaż to mówię, no... Z widzami też jest różnie, bo na YouTube to czasem, wiecie, też widzów ciężko komuś tam nowemu się pokazać, bo są te wielkie kanały, które zabierają całą widownię. Jest w tym racja. I niekoniecznie trzeba być w dobrym w tym, co robisz. Teraz wystarczy być kontrowersyjnym. Autodrive i Kuse Play, ale to chyba, powiem ci szczerze, Lucjusz, działa tak samo jak w 19. Ja autodrive'a raz w życiu tylko włączyłem w 22 i stwierdziłem, że nie jest mi do niczego potrzebny i wyłączył. No dobra, mógłby jeździć gdzieś tam, nie? No ale niby ten farming też jeździ. Tak, raz lepiej, farming... raz gorzej, ale jeździ. No. Ale słuchaj, ja go tak ustawię, żeby pojechał gdzieś tam i wiesz, zatrzymał się ten, a ty sobie już sam wiedziesz na skupi sprzedaż, to on daje w miarę radę pojechać. No, w miarę, nie jest no, jakiś taki... nieraz się wykitra, no. Oj, no to wiesz, autodrive też ci się wykita, jak nagrasz trasę i źle ją nagrasz, to też się wykita. Tak, ale z drugiej strony właśnie trzeba trasy nagrać, a aczkolwiek podobno autodrive potrafi korzystać z tych tras mapowych, jakby powiedzmy, nazwijmy je. Nie, nie przyjmuję, ale wiesz, tutaj jakoś wiesz, jest tak mniej tych takich dużych, wiesz, nie ma wielkich kanałów, które ten, tylko to raczej tak jest w miarę i wydaje mi się, że nawet... Inaczej jest z innymi, że tak powiem, streamerami, że jakoś tutaj tak jest bardziej... Dostępnie. No, tak, tak. Patrz, YouTube nie kombinuje, żeby pójść w tą stronę dodawania w jakichś właśnie tam bitsów, takiej tej integracji, no bo na YouTubie chyba nie ma takiej tej integracji, że... Możesz jakiś interfejs sobie zrobić, że ktoś ci coś w grze może zrobić. Nie, nie, tu wiesz, nie ma nic... Jest ogólnie... Kiepawo, nie? Nie ma nawet ten, masz tylko te takie... że możesz to kasę, tak, rzucić i wtedy ona się wyświetli. Ale to jest tylko to, żeby, wiesz, ten super chat płatny i, czy coś. A tutaj jest, wiesz, o tyle fajnie, że masz...
powiedzmy te punkty kanału, które są darmowe. I można jakieś dźwięki poustawić, jakieś ikonki się odblokowują, emotki, wiesz, i nie wymagasz od widza, żeby, wiesz, sypał kasą, żeby był ten. Tak samo, wiesz, boty. Masz też boty na YouTube, nie? Ale te boty na YouTube, te same, które są tutaj, nie mają dużej ilości funkcji, które są ten. Tak naprawdę tutaj ten bot, on ma możliwość jakiś gierek robić, czy coś, nie wiem. Nie dodałem jeszcze, bo w sumie on powinien wyświetlać, jakie komendy ma dostępne. Bo tu można jakieś tam zabawy, wiesz, tymi punktami w rosyjską ruletkę. Tak jak na przykład teraz, jak ta muzyka leci, też możesz, wiesz, własne muzyki dodawać, żeby, w sensie, że ten, siedzi sobie widz, no i on chce sobie coś innego, żeby leciało. No to sobie wybierz, bierze, dodaje swoją piosenkę i w tym momencie, wiesz, leci jego piosenka. A po, nie mam problemu, po live'ie i tak ten zapis jest bez tej muzyki. To mi się podoba, że tutaj jakoś tam w miarę normalną muzykę jesteś w stanie sobie posłuchać. Koniec. Dobra, już... Koniec, tak. Ś nakosił tej trawy. Teraz będziesz to przecząsał i przecząsał. Na razie, wiesz co, muszę połowę, to muszę ten... Awe? Na kiszonkę. Tak, na kiszonkę, wiesz, to wezmę sobie i... Nie, chyba Sabaka już miał super chat na YouTubie. Tak, tak, super chata chyba miałem. Nie wiem, czy on już nie jest od 1000. Wiesz, i dają super chata nawet tym mniejszym, bo to jest dla nich kasa i to spora. No tak, no, to jest dla nich kasa właśnie. Także mówię, no... Się pół na pół pewnie, albo prawie pół na pół z nimi dzielisz. Antena, wiecie, no prawda jest taka, że... My na tym kasy zarobić nie zarobimy, no. Bo... Jesteśmy takimi dużymi tym... YouTuberami, że... Czy tam streamerami, że... Możemy dla własnego fanu. Powiem wam, że no dłuższy czas nawet nie chciało mi się nic robić, ale po jakimś czasie taka kurde jest, ach... Może jednak bym coś zrobił, pogadał, bo to tak posiedzisz sobie, wiesz... O, jak to mówią, dupie Marynie, można sobie posiedzieć, pogadać z ludźmi, na YouTube w sumie też, ale chodzi, wiesz, o samo streamowanie, że to jest takie, wiesz, pomaga czasem nie myśleć o czymś tam, tylko, wiesz, przychodzisz i przez te 2 godziny masz pustą głowę od jakichś tam, wiesz, problemów, które są normalnie. Nie myślisz o Polskim Ładzie, tylko... Patrzę tak z twojej perspektywy teraz, jak sam nie jadę, na tego Maseja, ale on ma wstrętną kierownicę. On w ogóle, ale ta deska jakaś taka, ta kierownica jest taka cieniutka jak kurde w 60, no. No. Albo wiesz... Ona wygląda jak z tego, jak z Żuka. Ale to jest moc jakiś, czy oryginał? Nie, oryginał. To ja tak samo ten fan ci powiem, że w środku tak samo ma lipę. Z zewnątrz ładnie wygląda, ale w środku... Fent to bogaty traktor, ja pierdykam. Co bogaty traktor? To jest bogaty, drogi traktor. Co z tego, jak jest do kitu zrobione? Nie, ale tutaj wiesz wszystko, ale... Zobaczcie. To nie... Oj, wróć. To nie jest jakiś ten, bo to jest... A ty będę grasz z nimi? Nie. Nie, ja jeździłem po błocie. A, nie, bo ty już 10 minut idziesz spać, no. A tu nie, jest tam, jeszcze z pół godziny ze 20. Zostało. Pół godziny już mi idę. A, no to jeszcze z 10 minut. Dobra, ja zaraz zamknę Wacim, jeszcze 3 minuty i zamykam Wacim na dzisiaj. Gaszę światło. Ostatni mówisz, jesteś, wychodzisz i koniec. Gaszę światło. Już raz go zepsułeś. Nie, to Iwao zepsułem. Nie. Iwao, dobra, tak, to Iwao było. Tak, tak, cebuliony. Cebuliony są za oglądanie. Za każde chyba 10 minut jest coś tam... Bonusy daje, czy... nie? Tak, bonusy, a wiesz... Można sobie jakiś dźwięk otworzyć.
Na przykład na Twitchu jest fajne, że niektóre gry mają taką ten. Taki feature, że możesz sterować z gry. W sensie, że na przykład wiesz, rzucasz tam, bierzesz te cebuliony swoje, jak to mówią, nie wiem, 200 cebulionów kosztuje to. Wiem, że nawet to w strzelankach często jest takie, że na przykład ustawiasz, że nie wiem, 200 cebulionów czy tych punktów kanału i w tym momencie broń wypali. I nieważne co się dzieje, ktoś wybiera te 200 i w tym momencie jesteś w grze, a twoja broń wypala. Fajnie to jest w jakichś takich skradankach czy czymś takim. Miałeś czy, takie wiesz, sprawy skradasz... zbierać. No to muszę ją zgrabić chyba, nie? Aha. No nie musisz, ale możesz. Na nowo? Zgrabię ją i potem się przywiezie przyczepą. Dobra, panie. Miłej nocki. Ufam, życzę. O, patrz, podjął trudną decyzję. Nie, już wyłączyłem ten. Ale Benny, na pewno już idziesz najspokojniej. Tak, spadam. Nie, już ale nawet... no weź jeszcze. A tu słuchaj, Benny, bo to... ja miałem takie pytanie jeszcze o te błotko do ciebie, wiesz? No mów. No bo no, na jakiej dzisiaj mapie jeździłeś, Benny? Opowiedz nam. No, na ruskiej. Na modach. Ale coś z modów? A jakie mody a używałeś? Jakie mody powiedz właśnie, może. O, nowe jakieś fajne mody znalazłeś? Nie, nie znalazłem. Ale mam swoje takie, które mi się podobają i tymi jeżdżę. Aha. Jezu, tego Citroena się wystraszyłem. O, właśnie mi napisali, że gaszą światło na wacji. No i właśnie, gaszą światło na wacji, ja gaszę światło u siebie. Także miłej nocki panowie, wszystkim do usłyszenia. Na razie, na razie. Jakoś dzisiaj będę głośno był, nie? No, taki czuł się jakoś tak swobodnie. Wychodne dostał? Jak tam sobaka w styczniu, fotowoltaika? Wow, nie wiem, na dachu jest, jeszcze jej nie zwiało. O, to jest pewien sukces. Czyli nie liczysz, o matko, coś zrobił. Ale, bo czytałem, wiesz, czata patrzyłem akurat, tu Bings napisał dużo tekstu i nie przyuważyłem go. Ale co ja mam liczyć, jak policzę to więcej będę jej miał, czy mniej, nie wiem, bo tak... No to po co mam liczyć tego? Ale to... Jak mi się przypomni, to pójdę raz na jakiś czas w ten, w inwerter walnę, żeby mi wyświetliło, ile coś tam jest. I tyle. A ty nie masz połączenia, nie masz możliwości ten? Online? I zgasło światło na wacji. Wiesz co? Niby mam, ale tak nie do końca, bo wiesz, ja korzystałem z tego programu na gminne dofinansowania. No. I oni, to wiesz, to był jakiś przetarg, robiła firma i po prostu jest to zrobione w ten sposób, że musiałbym do tej firmy teraz pisać jeszcze, bo ja mam ten inwerter, mam growatu. Nie wiem, czy kojarzysz. No, kojarzę firmę. Tak, i oni mają swoją stronę ze statystykami, ale nie jestem w stanie dodać tego mojego inwertera, bo... Już jest dodany, rozumiesz? I musiałbym. A, czyli po teraz jakoś. Oni jak zakładali to jako że tak powiem. Play. Tak, tak, tak. I musiałbym teraz. A gdzieś papiery wiesz, muszę poszukać, gdzie one w ogóle leżą. O Jezu. Mieści się tego drzewa? No dobra, no o, właśnie a nie. Już masz czasu, tą fotowoltaikę. Chyba w tamtym roku za. Chyba w tamtym roku założyłem, albo 2 lata temu. No i jaką masz ten? 3. 3 kW. No dobra, to ile ci wyprodukowało przez rok? Coś koło tego. Aha. Iść tak będzie, ale może trochę mniej. No. Wiesz co, wydaje mi się, że pierwsze podliczenie, jakie miałem, to było... Rozliczam 800 mogło? Nie wiem, przychodzi rachunek i go płacę. No dobrze, ale masz co roku, co ile masz? Chyba 2 razy w roku. Czyli co pół roku masz. Aha. Standard, nie? To jest taki no. Standard konsumencki. Nie no, ogólnie na fotowoltaice powinieneś mieć roczny, nie? A może to jest roczny? Dzisiaj przyszedł nowy rachunek za ogrzewanie i 5 dyszek w górę.
Miesiączne. Wiesz, Paweł, nie sprawdzam tego, bo nie, no, nie czuję takiej potrzeby. Czy jesteś tego samego zdania jak żony kuzyn? Póki nie płacę, jest okej. Okay. Okej, okay, no... Nie, no płacę, no płacę, rachunki jest... mam spore, nie, ale... Jedno jest no pewne, że od patrzenia mu nie urośnie, nie zwiększy mu się produkcja. No dobrze, no tak. Ale teraz tak. Jeżeli ty mówisz, że masz 3 kW, no to teoretycznie powinieneś produkować 3000 watów, 3000 kW rocznie. Teoria. To jest teoria. No to wiem tak, jedno wiem, że w tym roku co mi założyli, no to wyprodukowałem 800. 800 kW. Tak. Mhm. Przez pan, rok. Nie, założyli mi w lipcu. No. To lipca. Od lipca do? No do końca roku. Do końca roku, aha, okej. Okay. Paweł, jesteś gorszy niż skarbówka, powiem ci. Nie, ja na przykład wiem, w styczniu wiem, ile zużyłem na przykład gazu i wiem, ile zapłacę za gaz w styczniu. Dobrze. No, ale to, ale słuchaj. To lepiej się czujesz z tą wiedzą? No tak, no bo... A no to dobrze, a sapaka widać nie potrzebuje się stresować przed przyjściem rachunku, nie? Słuchaj, to ja wiem, że tak, w listopadzie na grzanie domu wody zużyłem prawie zużyłem 500 kWh. Na co? Na grzanie domu i wody, bo ja mam dom ogrzewany prądem. Aha. To co, masz pompę ciepła? Tak. Aha. Czemu nie jedziesz? Bo patrzę na ten. W styczniu koło 600 kWh. Zimno było. Także w... No było zimno, ale to nie było jakoś ten... Ale ty masz jaką ciepła? Powietrze. Powietrze. Tak. Okej. Okay. Jaką mocną masz i na ile metrów? 9. 9 kW na... Na co? Na jednofazówkę. 125 metrów mam. Ona podobno jest przewymiarowana. No. To, co mi pokazuje statystyki pompy z całego roku 2001 na grzanie domu, grzanie wody i chłodzenie, bo ja też mam funkcję chłodzenia i na przykład w lipcu, sierpniu miałem pompę odpaloną, żeby ona chodziła, podłoga, że była zimna. No wiadomo. Zużyłem ponad 4000 kWh. Więcej ci nie powiem. Nie mów. Okej, dobrze, ja sobie ten. To potem sobie popatrzę, wiesz, po live popatrzę. Dzięki bardzo, Wings. Ile ci kosztowało pompa? 16. O, a dlaczego się tak zrobiło? Halo. No ale miałbyś pompa była w 2000. O, nie było do ciebie. 19? 360 na 8. Także to były czasy, kiedy pompa jeszcze nie była aż taka. No dobrze, a ty masz zasobnik ciepły, zasobnik ciepła, czy nie? Boże, chodzi mi o dodatkowy zbiornik na gorącą wodę. Tak, 250 litrów, też grzany z pompy ciepła. No, to wiadomo. 998, ale nie o to mi chodzi. Halo, nie o to mi chodzi. Gdzie to jest? Halo. Także u mnie wszystko pompa ciepła i wodę grzeje i dom. No dobrze, to rocznie ile płacisz za dodatkowo za prąd? Wiem, że jest gorszy niż skarbówka. Nie wiem, wiesz co? W tamtym roku przyszedł mi rachunek w jakoś... Kurde, miałem ponad 4000. Ale to ja wiesz, miałem, bo to był okres jak przechodziłem z... prądu, wiesz, budowlanego na zwykły i w ogóle, także tak naprawdę to chyba jeszcze do końca, wiesz, nie mam takich statystyk, jak to wychodzi całkowicie. Całkowicie, bo to wiesz, było na prądzie tym budowlanym, ona wiesz, miałem już założone solary i pompę ciepła, byłem jeszcze na prądzie budowlanym, nie? Znaczy solary, fotowoltaikę. A byłem na prądzie budowlanym, także wiesz, to płacisz drugie tyle, wiesz, tych wszystkich rzeczy. A oni, wiesz, potem oni jakoś to, wiesz, przeliczają i w ogóle kombinują, zanim to, wiesz, zacznie być liczone jakoś normalnie. Także teraz chyba dopiero, wiesz, będę miał takie
podliczenie praktycznie tylko i wyłącznie jako ten. Tylko na tym, o. A tam kuma Anglika, tam 5 przez 9 ich rozumiem, nie? Aby Brytol nie był, bo Brytola to nikt nie kuma. Nie, jestem ciekaw, ile by mi wyliczyli gdzieś na dzisiejsze czasy pompę ciepła, nie? Patrzyliśmy, około 20 tysięcy. Ale wiesz... 22. Na ile metrów? Na twoje metry. Na dziewiątkę do ciebie siódemka. Mniejszych chyba nie ma, jeżeli chodzi o Panasonica. No to do ciebie siódemka. No to siódemka chyba była niecałe 20. 20 i drugie 20 na fotowoltaikę. Także mówię, no... Ja, wiesz, gdybym to miał instalację pokrywającą, wiesz, moje zapotrzebowanie, no to by było co innego. No niestety u mnie instalacja nie pokrywa, nie? No ale nie miałem innej opcji. No a nie możesz dołożyć sobie teraz? Nie mogę. Ja bym chciał dołożyć, to muszę nowy, kolejny inwerter zakładać i wszystko inne. Nie mogę z tym zrobić nic. Ale Paweł... Muszę. Paweł, po co ty się kłócisz, jak nie znasz sytuacji? To jest na dofinansowaniu, wiesz, gminnym i przez 5 lat nie mogę tego tknąć. Nie o to mi chodzi. Tą instalację zostawiam sobie w spokoju. Bierzesz drugi inwerter i tyle. To Sabaka przed pół minutą powiedział. No to ci właśnie mówię, że muszę kolejną instalację robić z drugim inwerterem, z tym wszystkim, no. Tak. No ale ten inwerter to i tak twój nie starczy na więcej. Bo nie... No dobrze, no ale... Jak po 5 latach się okaże, że to jeszcze wszystko działa i ten, to wtedy sobie pomyślę o na przykład o rozszerzeniu, o kolejne 3. Czy coś. I wtedy z wymianą inwertera, czy innymi rzeczami. Tak, za 5 lat to już będą takie panele, że ho ho, Sapaka sobie przyklei na ścianę. Jak masz miejsce, to trackera stawiaj. Nie mam panele, bo ja mam, znaczy miejsce, bo ja mam sporo miejsca akurat. Trackera chyba stawiaj. Dobra. Połowa chyba już jest wzięta. Będzie sąsiad się dar... Walić sąsiad. No. A, czekaj, bo ja... Nie, ale nie powinieneś sąsiadowi niszczyć pola. No nie, nie niszczę, nie niszczę. To zostawi... nie mogę, dobra. Już odłączyło. No nic, trzeba zamknąć wacji. Masz smutno tak dolatywać offline. Nikomu nie powiem, że dolatuję. Ty, kurwa, offline latasz, no wiesz co? No nie zdążyłem dolecieć. Bings, wiesz, ja z Anglikiem to tak patrząc się patrzę, ale... coś tam jestem w stanie zrozumieć, ale to tak jest na mój rozum, zrobię ten. A ja im powiem, ja naturlis, ja vol, absolument. Zależy ile promili będę miał w wydycha. Oj, wiesz co, Binks, ja nie mam czasu na robienie live'ów u siebie, a jeszcze mowa, żeby na live'y do kogoś iść. Zwłaszcza w czerwcu, to ty znikniesz pewnie. Zwłaszcza w czerwcu, no też. Przyczepę potrzebuję, dobra, przyczepę. Kurwa, zakrztusiłem się. To samym sobą. Cześć, Franciszek. Kurde, zbity, bo nie mogę. Za każdym Franciszek, razem się zastanawiam. Nie, no ale masz, dalej. No dobra, wiesz, ja wiem, że to jest domyśleć. Ten człowiek, ale... Ja mam zakodowany wzrokowiec jestem, no. A to ja też muszę chwilę, wiesz, się zastanowić. No dlatego kto, mówię. Co? A tak się wspomagałem tym, co przeczytałem zawsze. A teraz... Czekaj, gdzie Paweł, gdzie ty zostawiłeś przyczepę samozbierającą? Na garażu. A, na garażu, dobra, już mi się... Już wiem. Czej. HK890 Direct. Sam jestem, a co? Kurnia, teraz to ja mogę wszystko. A, teraz Paweł będzie nawet na innym pasie lądował niż ten. Nie, bo ten i tak jest najlepszy, ale... A, będzie normalnie z wiatrem lądował. Taką kolumbryną. Zwłaszcza, że ona dzisiaj po przejściach. A czy
czym lecisz? A bo to właśnie chyba 340. Nie można. Po założeniu konta chyba nie można nika od razu zmieniać. Nie wiem, co z tym nikiem. Ty wiecie co? Ja jestem pewny, że ja jednak tą zgrabiarkę zostawiłem tam na miejscu. Ja ją odczepiłem i przyjechałem samym ciągnikiem. No, chyba jednak nie. Nie, tak nie przestałem, jadę. Przecież wczoraj grałem. Dzisiaj lecę. To lecę, jako jeszcze będę grać, to wejdę. Już jestem bliżej jak dalej. Ale jazda, ja się dziwię, kurde, że coś mnie zblokowało. Jadę na pusto i mnie nagle w drzwiach zblokowało. Jakaś, mówię, kolizja gdzieś. Zgrabiarka. Już miałem mówić, kurde, kolizja jakaś jest na garażu. Chyba ten. Ci się wydawało, że ją odczepiłeś. Odczepiłem, ale chyba, że nacisnąłem jeszcze raz i ją podczepiłem. Wiesz, może tak było. Może tak było. O, widzisz, za tydzień, dwa dni. A ja gdzieś ostatnio chciałem zmienić nazwę. A, na Epiku, ale napisało mi, że zajęto. Taki wobo. Jak, był i jest inny Mentos? No, tak wygląda. Też się zdenerwowałem. Ale co zrobię, no? Nic nie zrobię. Mogę go znaleźć i mu nawtykać, nie? Czekaj, dobra. Albo chłopaków na niego wysłać. Po Goliszewie, Goliszew, Goliszew, Goliszew. Mentos, ty się po Goliszewie rozglądałeś, nie? Gdzie tam się nie? rozglądałem? Włączyłem, popatrzałem, wyłączyłem. A to ja chyba nawet ale nie dlatego pobrałem. Wyłączyłem, że jest zła. Wyłączyłem, bo... Bo wyłączyłem. Bo nie miałem czasu wtedy. Gdzieś leży jeszcze na dysku. A ja już nie wiem. Może i przeglądałem, a może nie. Czy to ja może brudno przeglądałem? Nie wyglądałaś. Kurde. Nie wyglądała źle, zdecydowanie. A, już wiem. Nie odpalałem jej, bo ty powiedziałeś, Mentos, że jest całkiem. Wygląda fajnie i mówię, o, no to już, jak mam opinię Mentosa, to wiecie. Już jej nie włączam, po co mi moja? Po co mi moja, jak mam opinię Mentosa? No. Tak właśnie to zrobił. Dobra. Teraz zrobimy tak, że... Dzień dobry, panie prezesie. Jak zdrowie? To jedziemy do 3,5. Dzień dobry. Na wow. Sędzie. Kurde. Ile nie patrzałem, coś zrobił. Nic. Przyszedł, ale. Wymusiłeś. Od Binksa, ale ja oczywiście patrzyłem, co tam ciekawego jest, i w tym momencie jechał samochód. No i wymusiłeś. I tak to właśnie z tobą jest. Bo prezes musiał powitać, no. Luta. Tutaj ja jeżdżę, tak. Oni szybko teraz jeżdżą. Mówię, teraz w 19, chociaż było pewne, że ci samochód nagle nie wyjedzie. Bo on sobie powolutku pyrkał i było na spokojnie. A tutaj tak czasem grzeją, że szok. No to widział, żeby dwa CV-ka tak popierdzielała. Szalone auta. Tak. Nikim od Porsche. Nie no, dwa CV-ka nie miała silnika z Porsche. Nie. Ja sobie jakieś dwa CV-ka Blinksa, a tu zobacz, takiego Maseja za parę groszy uszkodził. Ten Masej to drogi tak jak Pieron. Teraz gościu wziął, bierze, przerabia żuka. Do żuka wstawia silnik od BMW Diesla 2,5 turbo. Tam prawie 200 koni. Ale to chyba ci ze strady, tak? Stradale, no. No. Ale to nie jest na złą, bo nie robią? Nie. Tego tak, przypadkiem? Się, no oni w ogóle tam, no często jeżdżą tym żukiem, nie? Oni ostatnio na Zombol pojechali tym karawanem, nie? Z Japonii coś ściągnęli. No jak, na Zombol nie można, znaczy tego typu pojazd nie kwalifikuje się na Zombol. Musi być ten, z bloków tych socjalistycznych.
Rosja i te wszystkie. No Japonia nie należała wtedy do ten, wiesz, to chodzi o tych dawnych. Na pewno nie ma żadnych japońskich samochodów w liście dozwolonych. No to nie. No bynajmniej na którymś tam rajdzie jechali. No może na jakimś, wiesz, może jakiś historyczny czy coś. Nie na Zombol, tylko na rajd Koguta, o, przepraszam. No właśnie, no właśnie. Zombol to... Nie mogło być. No na razie, Binks, na razie, dzięki za uwagę. Tylko to dobry pomysł, bo mi się coś ziewaczka włączyła. Nie wiem, co powiedzieć. Panie, ja dzisiaj 24 jest w Kimkę. Mentos. To? Mam parę kamer, parę gniazdek tych inteligentnych, ale S-Visa. I teraz pytanie, jak to połączyć z Googlem? Skąd ja mogę wiedzieć? Przede wszystkim, czy... Musi aplikacja od tego czegoś obsługiwać Google'a. No ewentualnie dobra, ale ja muszę mieć ale jakiś... No. Ale w jaki sposób? Co ty rozumiesz przez połączenie z Googlem? No chodzi o to, że na przykład mówię Google coś tam włączył mi gniazdko tego, to on mi to włączy. No to interakt. Musisz mieć ten... Te gniazdka... Znaczy musisz mieć integrację... Google Now, Google Home wchodzisz i musi być możliwość dodania twojej firmy gniazdek. Ewentualnie w apce ten, w apce na tych gniazdek musisz mieć opcję połączenia z Google Home. Ewentualnie, jak na przykład działa to z Home Assistantem, to wtedy stawiasz sobie Home Assistanta, no który właśnie. Ci mogę, ten... Mogę do Alexy to dodać, czy do Google tego też mogę, tak? Nie wiem, niektóre współpracują z Alexą, ale nie współpracują z Googlem, ale Home Assistant jest jeszcze co innego. Aha. Home Assistant to jest taka nakładka, która spina i na przykład ona w tym, ja w tym momencie mam po Home Assistancie mam wszystkie jakieś czujniki temperatury, te Xiaomi, te Aguery, Sonoffy, tego typu rzeczy mam z tym pospinane, plus mogę się pobawić w integrację, żeby to połączyć z moim z tym smart home'em, który mam. Plus to jeszcze można połączyć z tym. To jest coś w stylu BlackBerry? Nie, dobry. Nie, to jest po prostu, wiesz, aplikacja, ona jest u mnie na tym, na malince odpalona. Na czym? Na malince, Raspberry Pi. Na tym mam to odpalone i ono... komputer wielkości paczki papierosów. Czyli mówię na przykład... Raspberry? No mówi na malince. No, ale ty mówiłeś chyba coś innego. Nie, no dobra, nieważne. Cześć, A9, cześć. No tak, i wtedy, ale to wiesz, to dość zależy, czy te twoje kamery... Ten, bo to jest... z Home Assistantem jest to, że to jest taka jakby środowisko spinające różne rzeczy. I ja na przykład on może na przykład obrazy z kamer, to wystarczy, że masz kamery IP, nie? Wysyłające wysyłające obraz po IP. I w tym momencie podajesz adres tej kamery i on automatycznie pokazuje w tym. Także on pozwala na integrację różnych środowisk w jedno, nie? Że wiesz, będzie ci rozumiem, na przykład... Rozumiem, różne firmy i chcesz połączyć to w jedno. Tak, coś w tym stylu, no znaczy, tak ja jak ten, że... Mam to, wszystko mam S-Visa i tam widziałem, że jest możliwość właśnie tego połączenia w Google asystencie, ale pytanie, czy ja muszę mieć jakąś dodatkową urządzenie Google'a do obsługi tego? Nie. Nie, nie. Telefon. Będzie obsługiwał. Aha, okay. A no widzisz, jakoś tak się do tego Twitcha teraz przykolegował. Przykolegowałem się właśnie z Twitchem, no. Też mówię, to jest wszystko zależy, co tam ta aplikacja oferuje, co producent, nie ten. Nie dawaj szybciej, ty zwalniaj, halo, kierowniku.
Halo. Mówię, bo to wiesz, ten home assistant to jest... Tak... Wiesz, ten, ja ten, ten BlackBerry, wiesz, ale to jest znowu wydatek, tam trzeba programować go. Znaczy, ale to wiesz, to na kartę SD ja po prostu wrzuciłem gotowy program i... Wow, mało brakowało. Na kartę SD wrzuciłem gotowy, że tak powiem, obraz i on postawił się jako po prostu gotowy system. Tylko tak, to jest niestety, trzeba robić ze wszystkim integrację, żeby to, wiesz, ze sobą działało. Tak. Bo na przykład te czujki, które są, nie? Na przykład temperatury, nie? Te to są czy sonofy, czy coś takiego, czy tam tego typu sprawy, no to one już wymagają dodatkowego takiego dongla, bo one się pod ZB łączą. Są też takie, co łączą się po Wi-Fi. Ale to dalej musisz zrobić integrację i w tym momencie, wiesz, masz trzy różne rzeczy, nie? I na przykład, wiesz, masz żarówkę, masz żarówkę... Masz tego pendrive'a, który jest Wi-Fi i wtedy podłączysz. Nie, on z Wi-Fi łączy się z twoim Wi-Fi, który masz w domu, nie? Z access pointem. Ale ja korzystam akurat jeszcze z innego systemu ten połączenia, ale wiesz, to chodzi o to, że to działa na tej zasadzie, że tak, podpinasz pod to, nie wiem, żarówkę z Ikei, prawda? No. Która ma sterowanie. Podpinasz pod to przełącznik po Wi-Fi, ten Sonofa, i podpinasz pod to jeszcze coś innego, innej firmy w ogóle. I w tym momencie ten program, znaczy ten cały system Home Assistant, pozwala ci zintegrować, że naciskając przycisk Sonofa, włączy ci się żarówka Ikei. No. O to chodzi, bo tak to byś musiał mieć, wiesz, Ikei włącznik czy coś takiego, a tutaj jesteś w stanie wziąć na przykład, no, kurde. To jest właśnie, wiesz, takie łączenie, no. Ja ogólnie rzecz biorąc mam wszystko S-Visa, nie? Mam żarówki S-Visa, gniazdka S-Visa, kamerę S-Visa. No to on powinien mieć swoją aplikację. Znaczy, mam tą aplikację, wiesz, ale nie ma... No to zobacz... Czy tam jest właśnie opcja połączenia z Home Assistantem? No. Czekaj, a ładuje się telefon, to teraz nie sprawdzę nawet. Jaki podatek mnie nie obejmie? Jaki ty mi już podatkami straszysz? Gruntowy. Nie? Patrz, już podatkami straszy. Przecież tylko posiedział 5 minut i podatkami już straszy. No właśnie, a tego nowy ład ci pomoże, sobaka? Tak. Mam ponad 300 ratę za chałupę większą. Znaczy, no to wiadomo, to każdy ma. Ale, znaczy ten, kto ma kredyt na chatę. Ale ogólnie rzecz biorąc, w kwestiach podatkowych, nie myślałeś. W kwestiach podatkowych proszę rozmawiać z moją księgową. Ja nie jestem mentosem, ja nie potrafię obliczać podatków i takich innych rzeczy, bo się nigdy tego nie uczyłem. Są ludzie, którzy się tym zajmują całe życie, robią to myślę, że dosyć dobrze, chcą za to pieniądze, ale ja też robię inne rzeczy, za które też chcę pieniądze i tak mniej więcej wychodzi, że biznes coś ja idę do tej pani, żeby mi to rozliczyła, a kiedyś ta pani przyjdzie do mnie, żeby jej rower nadoperować, ewentualnie ta pani pójdzie do kogoś innego i ten ktoś inny jakąś usługę jej wykona, a potem znowu ten ktoś inny przyjdzie do mnie i ja mu tą swoją usługę wykonam. Także stwierdziłem, no są ludzie, którzy się na tym znają, biorąc pod uwagę, że system podatkowy w Polsce jest tak pojebany, to ja bym nie chciał tego sam ogarniać, skoro ona ma problemy, no bo wiesz, jednego dnia jest tak, a drugiego dnia jest tak. A czemu to jest mówiła, że na minusie? Jeszcze trochę i chyba zamknie to biuro rachunkowe całkowicie i będzie siedziała na tej emeryturze i będzie miała w dupie. Myślałem, że zajmie się hodowlą niedźwiadków, bo to też jest pomysł. Myślę, że łatwiej, wiesz, zająć się hodowlą niedźwiadków. Ale wtedy księgowość trzeba by oddać jakieś księgowe. Tak. Wiesz, miałem znajomych takich, oni mieli
Księża tu, no ogólnie, wiesz, zajmowali się handlem, kupowali warzywa, owoce, coś takiego, wiesz, od rolników i oni potem to wozili na chłodnie, prawda? Mieli własne ciężarówki, także to wszystko ten, coś tam działało jakoś i tym podatkiem, tym wszystkimi sprawami księgowymi zajmowała się, jak to mówię, gościa żona. Ale to i tak przeważnie było ten, że co 2-3 miesiące szła do biura rachunkowego i tam w biurze rachunkowym prostowali to, co ona gdzieś tam pokręciła. No i to tak mniej więcej wyglądało. To tak samo mój znajomy też miał sklep komputerowy, no i przecież oczywiście sam będzie prowadził wszystko. No to on już to firmę zamknął kilka lat temu, ale myślę, że te kwestie podatkowe to do tej pory jeszcze nie są... Jeszcze go gonią. Rozwiązane, czy jego dużo innych rzeczy goni, ale wiesz, on to tak nakombinował, że księgowa, wiesz, kilka lat próbowała to jakoś wszystko odkręcić. Obsys ten mi wyświetlił Erba. Swoim Erbasie, nie czepiaj się, działa już do ostatni zakręt masz na lotnisko. Nie czepiaj się. Także wiesz... Dzielnie przeleciałeś 2000 mil po blackoucie. Myślę, że raczej do przodu na tym ładzie nie będę. Nie, inaczej. Ja bym chciał na zero być na tym ładzie. O, nie inaczej. Ma, nie o. Ma takiej opcji, panie Sabaka. Nie wiem, czy słyszeliście, bo podobno już jakaś tam wyszła poselski pomysł, żeby jednak posłowie byli jako pracownicy polityczni, coś takiego, bo nagle się okazało, że im 1400 zł na Polskim Ładzie odpadło. O, im się nie należy pewnie. Straci. A nie, bo oni tak się nie załapią na ulgę dla klasy średniej. Tak, i właśnie coś tam już kombinują, żeby posłowie się w to nie wliczali. No, ale muszą, bo się nagle okazało... muszą dworek sobie kupić, bo podobno wymyślili, tak. Że jak ktoś tak, ma dworek, to ma pół miliona. Tak, tak, tak. A nawet, jak tego, jak dworek tego, to później koszty remontowe i w ogóle, że on może sobie 5 milionów kurwa w ciągu 6 lat rozliczyć. Ale no on mówię, to jest... Niestety. Ale nie bój nic, Sabaka, ciebie złupią z każdej strony. Właśnie dzisiaj opublikował film ten Sławomir Mencel odnośnie Polskiego Ładu, bo dwa poprzednie jego filmy to były o przedsiębiorcach. Jak tu się rozliczę, na czym się rozliczę. Ja wiesz co, ja oglądałem jeden jego filmik. Taki skrócony, on chyba ze 2 minuty trwał. To nie. Taki, ale ja wiem, bo był długi film, gdzie on to wszystko opowiadał i był też w wersji takiej mega skróconej. To gdzie on większość filmu to na zmianę ten, jak to mówią, śmiał się i płakał. No. Jakie to jest wszystko po... No. Że miało być przejrzyście, a jest... No dzisiaj właśnie tłumaczył, że wydrukował sobie 300 stron tego PIT-u, jak ma się rozliczyć z PIT-u i tłumaczył, że powiedzmy coś tam, jakaś reguła, to trzeba do jakiegoś innego artykułu. Ten inny artykuł jest tam, trzeba się odnieść do 5 innych artykułów, które mogą kolidować z nim. I w ogóle i tam tłumaczył tego, takie wiesz. Tak, no ja wiesz, dlatego właśnie o takich rzeczy jest księgowy, a nie ja sam, bo jak oni mają problemy, wiesz, ten, jak mówią, wiem, że jakoś fajnie, no, że to liczysz do, jak zarabiasz tyle, chyba, że jeszcze zarabiasz tyle, a nie tyle, to wtedy jeszcze inaczej liczysz, także to mówię, to jakieś to jest oj, tam to chore. Wszystko streguje i też będzie dobrze. No ale dzisiaj coś fajnie ostatnio słyszałem też, że coś tam, że no że jak to, że to wy się spodziewaliście, że wprowadzenie takich zmian podatkowych to wszystko wejdzie tak łatwo, bez problemu? No. Także no, wiesz. Proste było, że musiało tak być. Nie mogło być normalnie, musiało być źle. Ale i tak najgłupszy przepis wszedł 7 stycznia. Żeby zamydlić ludziom oczy. Czyli jak ci po nowemu podatek wychodzi większy niż po staremu, to masz go zapłacić po staremu. W styczniu, w lutym, w marcu, w kwietniu, aż tak do grudnia, nie?
Jak cały czas ci będzie wychodził gorszy niż byś miał w zeszłym roku, masz go płacić po staremu. I ludzie będą cieszyć miski, ja pierdolę, taki sam podatek będę płacił do końca roku. Cześć, Polish Agro, cześć. W lutym skarbówka cię rozliczy i dopłacisz, nie bój nic. No właśnie, że to nie jest... Przy przeciętnej umowie zlecenie na 1300 zł miesięcznie, jakbym miał gościowi liczyć po staremu. Spuściłem podwozie, halo. Jak tu low gear? Rozwaliło się. No jest podwozie. Zgłupiałeś Airbus po tym blackoutcie. To by musiał po roku pracy dopłacić 1000 zł podatku. Nie, nie, ja 9 nie widziałem. Ostatnio jakoś nie przeglądałem, nie miałem kiedy. To jest takie zamydlenie ludziom oczu. Te ulgi teraz daj. Żeby sobie pomyśleli, jaki ten polski ład jest zajebisty. Mentos. Mentos. Ląduje, kurwa, Paweł, masz ty wyczucie jakiekolwiek czasu? No. Przed dopiero otwierałeś te, podwozie. Jak jesteś na głosowym? Czekaj. Gdzie jesteś, Agro? Halo, halo. Siemano, Polisz, ty znowu jakieś nowe konto założyłeś. A tam... Bo przecież Bana mówił, że mu dali. Wpisałem do supportu, moje kurwa, chcesz... Wstaje, kurde, a tu... On co nie przyjdzie, to trzeba go od nowa... ten... Uprawiam. Teraz już żadne linki nie klikuję. O. Gdzieś... Co nie przyjdzie, to trzeba wyliz, go... Gdzieś bana dostał. Trzeba go od nowa dodawać, bo za każdym razem już coś... Siedzę tylko. Na żadnym. Mam suba u dropa, to wstawiam... No... Wiem, coś tam widziałem czasem ten, ale... Ja wiesz, posty Giantsów to mam na Facebooku, na bieżąco się wyświetlają też, ale mówię, no ostatnie jakieś kilka dni miałem dużo innych rzeczy na głowie i nawet i Facebooka nie przeglądałem. Dzisiaj chyba tylko jeden post na Facebooku napisałem, nic więcej. Znaczy jeden komentarz, przepraszam, jeden komentarz. Smacznego jajka. Tak. Wesołego jajka i smacznych świąt. Ty, ale ty artysty, tak, kurwa, skręcaj. Ja wiem, że to jest jakiś śnieg, ale ty skręcaj, nie dyskutuj. Halo. No. Co tam ten, Polisz, ciekawego w świecie farmingowym słychać? Ty jesteś na bieżąco. Kalm z Zengram. Bo nie ma nic ciekawego. To jest ten od tego Oxygena? No. Dobrze ja mówię. Teraz nie podoba mi się. Na Old Stream Farm. A, to wszyscy czekają. Że tylko ty czekasz, wszyscy czekają. O, będzie mapa. No i coś się samolot dar, że nie masz podwozia, jak miałeś podwozie. Zdurniały ci jakieś systemy przez ten black. A będziesz robił ten poradnik do CP? Chyba nie. Kurde, przydałby się, bo pozmieniali, a chłop nic nie. A pozmieniali coś, a to może ten, ale nie wiem, jakoś... Ja nie używam teraz, wiesz, przestałem używać tego i jakoś tak nie czuję potrzeby nagrywania poradnika. Jać. Teraz tylko powiedz mi, gdzie Jaćka jechać. Czekaj, ile my tutaj mamy teraz tej kiszonki? Tutaj jest. Rzeczyczki. To 30 tam przywieziemy, będzie mało, będzie, ale to chyba bez. Kurde, same pieniądze, kurde, Ferguson. Aj, ja, kurde, to myślisz, ja będę się cisnął. Tak jak wy na tych starych, tych złomach. O nie, bo teraz. Na tej pierwszej mapie co do wyboru masz, to klacha kupiłem 830. A nie, tak Polisz, się... no w końcu trzeba w nowoczesność pójść, no kurnia. Tak się zastanawiam, czy jakiegoś pola nie kupić z kukurydzą i po prostu wykosić ją, a potem sprzedać. Ło, 400 to dużo. A rzepak, nie, rzepak to... masz? Coś tam mam. Na silosie? Już wykosz, no. Ile masz? Ten też ze skarbówki? 18 tysięcy. No to kup sobie ten. Olejarnię. No i co ta olejarnia mi da, jeżeli chodzi o kiszonkę? Olej sobie będziesz robił i... Ale będziesz miał olej. Dzisiaj pójdziesz ale do kroku, powiesz im, od dzisiaj już będzie olej. Tak będę ich olejem smarował. Kasy zarobisz? Albo do wioski. Ale kto,
A krowy dalej będą głodne. Kurde, to 18 taką i tej kiszonki by było wtedy od groma. Dobra, nikt dalej nie jadł. Tu będziemy stać. A, to przede wszystkim sprzedamy. Rzepak sprzedaj w cenie może. Po ile rzepak? Parę kusów paleczek. Ten pieniędzy szuka. Rzepak? Ty, po 3000 jest. Okej. Rzepak. 2736 maksymalna cena na arkuszu. 3300. 3300 mam. Pokaż wahania. O, ty, Magdo na środku się złączyło z powrotem. Teraz mamy sierpień, tak? Nie. To już nie działało przecież. Tak. Tu coś jest... Tu, albo te wahania są nie tak, jak trzeba. Po 3300. 61818. No naprawdę on ze skarbówki jest. A łowiec po ile masz? Po 2,5 się opłaca. Ja nie wiem, czy to coś nie jest pozmieniane. Owiec jest po... Ale tu patrzysz na jakim tym skillu? Na chyba normalnym, nie? Na łatwym. A jaki mamy tu sabaka ustawiony? Na łatwym właśnie. A, na łatwym. Owca się nie opłaca. Łatwy, tak. To na łatwym jest. A co masz za ten? Co? Porę roku. Sierpień. Kurwa, rzepak w cenie. Aktualizację wygrałeś. No jak, no właśnie on chodzi, coś jest dziwny rzepak. Pszenica jest tania, a rzepak jest drogi i to tak sporo. O, total score 46, no ładnie. To jedz, sprzedawaj się, nie przejmuj. Mam to potem, na razie ten. Ale nie, wydaje mi się, że chyba... Słoma po 200, kurwa? Co? No, no. No właśnie coś jest jakoś... Ceny są tak podobione dziwnie. Słoma po 200, słoma jest po... No i zaraz będzie mapę zmieniał. No ale ja gram na innej mapie. No wiem. No co to, od mapy zależy? Może tak, zależy? Na mapie sobie ustawiasz. Czekajcie, ona jeszcze rośnie, ona jest na... Czekaj. Pierwszy, drugi, trzeci, na czwartym chyba idziecie. Wrzesień, we wrześniu jeszcze. No, jeszcze nie, jeszcze jest za wcześnie. Kurde, powiem wam szczerze, że tak wydaje mi się, że lepiej kupić tą kukurydzę, ściąć ją, nawet potem pole sprzedać, niż dalej rzeźbić z tą trawą, bo nie będę miał ten, będę miał mało... Będziesz miał mało. A z zakiszaczem robisz? Nie. A to jest jakaś różnica? Coś tam więcej u Antona widziałem. Ale to chyba nie ten, ale to mówię, wydaje mi się, że ja ten. Kupię potem to pole i kukurydzę stąd zbierzemy. Najwyżej się w sieczkarnię wypożyczy, a na 12 jadę z siano dalej robić. Pomóż wam. Nie wiem, 20 minut gram. Nie dłużej, a może i krócej. A to jutro. Bo dzisiaj zamierzam pójść trochę wcześniej. No kurwa, jak człowiek normalny. Plany są ambitne. Także myślę, że to co mam w zupełności wystarczy. Ja ją przykryję, to się kiszonka szybko zrobi, potem się kiszonkę rzuci ten, a jak będzie potem kukurydza gotowa, nie przykryję, bo muszę najpierw ubić. Dobra. Aha, trawę z zakiszaczem zbierasz o 5% więcej. To 5% to jest. O. Ty, no dlaczego nie chce mi się odczepiać przyczepa? O, Watsim ruszył. Okej, dobra, bo ja zepsułem. 43 połączenia, ale jaja. To nie. A dlaczego zawsze można silos postawić obok? Czekajcie, co tutaj w ogóle z tyłu? Jakieś silosy stoją? Jak się okaże, że to coś jest dobrego w tych silosach. To nie takie dodatkowe? Nie wiem. Karma, aha. A wciśnij R, co tam będzie.
do wyboru. Może kupić coś, może. Nie, to nie jest do kupienia, to jest, wiesz. Ale tam jak podejdziesz, to możesz kupić jakiś produkt chyba. Uzupełnij silos. No to R. Aha, mogę ziarna kupić, okej. Okay. Pasza mineralna, ziarna i pasza mineralna. Fajne! Czyli można sobie tutaj kupić i on chyba będzie uzupełniony wtedy. Pasza mineralna? Co to będzie? Chyba TMR-ka. O! A, czyli jego można kupić, po prostu uzupełnić do pełna za taką kasę i to będzie wtedy w tym silosie, będzie można sobie wysypywać. No to fajnie jest ten. To w sumie można. Ale ten, no już nie kombinujemy. Patrz, przyszedł Polisz i nakombinował już standardowo. On jak przyjdzie, to zaraz narobi zamieszania, a potem człowiek. To prawda. Nie można tak. A tu mam biznes plana. A ten przyszedł i popsuł wszystko. I cały biznes plan strzelił. Patrz, ma być niedługo. Nie wiem, czy tak, nie wiem, czy w zeszłym tygodniu przyjechałem, czy 2 tygodnie temu, to za kilka tygodni. Ale co tam mają pozmieniać? Albo ze, przecież ta gra już chyba jest albo dobra. Zepsuję, albo... przecież ta gra już jest chyba dobra. A masz talerzówkę? Nie. To jak wejdziesz pod escape w nawożenie, jedziesz z talerzówką 4 metry, robisz równo na GPS-ie, to i tak ci wchodzi na miedzę. Takie to kurde poprawili. Na starym patchu też tak było. To lepiej naprawili tą talerzówką. A, jest jeszcze dużo rzeczy do poprawki, ale już da się w mianę grać i wiesz, bez jakiejś tam takiej frustracji strasznej, że wiesz, o Jezu, nie działa, bo już w miarę wszystko działa. Wiesz, my ostatnio w SnowRunnera gramy, grę, która, wiesz, premierę miała już jednak kawał czasu. A potrafią się takie cuda dziać, że masakra. Jedziesz przez 3 mapy, ciągniesz się kurde na 3 samochody, konwój, żeby wiesz, coś tam przewieźć i się okazuje, że na ostatniej mapie w połowie drogi praktycznie nagle twój samochód wylatuje w kosmos. Nie wiadomo dlaczego. No. Także wiesz, tutaj już nie ma co na nich płakać, bo teraz gra zrobiła się chociaż grywalna. Świnie nie uciekają, wiesz, to też jest plus. No. Dzisiaj tak. Zaczymy, czego to ubijemy i będzie już późno. Albo Paweł skończy tutaj tym grubem. Głęboszem. Głęboszem. Kurde, nie wiem, co mi ten grubel jakoś do głowy wlazł. O, Polisz, ty będziesz wiedział. Jaka jest różnica między głęboszem a orko, w sensie, wiesz, co na polu. Tak, bo wiesz, tylko się żyć. Ale nie, w życiu. W życiu. No to w życiu. Na powietrze glem. No, czyli mówiłem, że on bierze głębiej i on na powietrze właśnie glebę. A? Czyli widzisz je? Trochę się sabaka zna. Ale z naciskiem na trochę. Ma raptem z ten... 2 ary ziemi dookoła domu. Mniej więcej to raczej nie ma. Nie, to żona ma w doniczkach. A, ja mam, no to wiesz, więcej ma. No to więcej, dobra, to więcej. Ale no, ja... Żona ma nie 2 ary, mam... tylko 2 kilogramy. Nie mam głębosza. Ale widzicie, coś tam wiem. Ale masz sztychówkę. Ta, o panie, jaką mam profesjonalną. Nie taką byle jaką, tylko taką na tym, na... Na teleskopie. Malowanym trzonku. Ja ktoś zainwestował w nią. A to mam kurde, mam łopatę, szpadel, cały zestaw mam taki profesjonalny. Nawet grabki mam. A panie, miotłę to mam taką, że kurde. No to mam już głębosz. Co ty tam jeszcze masz? Szufle masz? Co ty mówisz, to ostatnie? A, i brony. Nawet świder mam, kurde, taki, wiesz... Do odwiertów, tak, kurde, tam... Pierciłeś. 15 chyba średnicy ma. A, to nawet by te, meliorację robi. Ale słupki pod płot wstawię. Tak, słupki pod płot i ten, słupki zalewałem pod pompę ciepła.
Żeby te, żeby ją zamknąć, to, te, to że, też musiałem akurat. A że se kupi ładną sztychówkę, to nie chciał jej niszczyć kopiąc dziury. Nie, no wy co, wiesz, kopać dziurę, no to jaki jest sens? Lepiej, wiesz, świdłem zrobić ten odpowiedni odwór i tyle zalać betonem. Tak, tak. Także sprzętów mam profesjonalnych u... Więcej sprzętu niż talentu. Żebyś wiedział, ale wiesz co, czasem ja oglądam na tam... Nie wiem już jak w jakim programie, Usterka jest. Ten taki program, gdzie oni zapraszają fachowców i ten... Serio... Nie, na ten nie No nie wiem, na który się jest. Nie zajmuję się żadnymi takimi rzeczami, ale kuźwa macie, no ja tego... moich urządzeń, tych wszystkich, które mam, to mam, kurde, 10 razy więcej niż oni, bo oni czasem przychodzą, nawet noża nie mają, żeby tapetę kłaść, czy jakieś inne, czy wiesz, drabinki, czy... Będziemy oglądać. Czy to na serio, no, przyszli coś robić z drewna i nawet nie mieli piły, nie mieli niczego, młotka nie mieli, no, przyszło dwóch gości i mieli coś tam robić, ty panie, no to ja chociaż mam jakieś narzędzia, no to mówię, także nie wiem, fachowcy, jak oni działają, bo mówię, no... A, to półka też, no wiesz, jak goście nie mają zielonego pojęcia, no kurde, no. A nie wiem, czy to są jakieś ustawki i oni specjalnie, wiesz, przychodzą i tak robią, czy naprawdę są tacy fachowcy. I skąd to oni ich biorą, że przyjeżdża gościo montować półkę do ściany, gdzie ma być wiercone, gdzie ma być w ogóle jakieś cięcie tej półki, bo to ma być docinane, a on nie ma ze sobą nic. I on się pyta, czy jakąś wiertarkę nie ma, czy nie ma jakiejś piłki. Nożem do chleba widziałem deskę cieli. No kurde, ty, no. Ja coś tak jak Lucius bym się składał. Że to jednak może być. Może być właśnie, że to jest coś ustawione, bo trafiają się goście, którzy wiesz, fajnie przychodzą, ten, wyciągają cały sprzęt, no i to wiesz, widać, że wie co z tym robić. Jak kiedyś oglądałem, gościu tak trzymał wyżynarkę, jak on by chciał, nie wiem, wyżynarkę za brzeszczot trzymać, kurde, i tak ciąć, no. Centralnie... Ja w wieku 15 lat lepiej ogarniałem tą wyżynarkę niż on, który jest To wtedy wyżynarki fachowcem. Wiesz co, tak, bo mój ojciec był stolarzem, znaczy, no... Pracował jako stolarz. I on, wiesz, pracował za granicą, także tutaj, wiesz, wyżynarkę, takie wszystkie rzeczy, to ja miałem, widziałem, wiesz, co i jak i ogarniałem, także, wiesz, ja z wyżynarką to od dawna byłem za pan brat, tak, to ja akurat takie rzeczy, wiesz, wyżynarka, pętarka, szlifierka mała, czy jakieś te, no to nie, no to takie rzeczy jak najbardziej. To nie zmienia faktu, że teraz młodzież jest kurde debilna. Nie obrażając młodzieży, która nas słucha, ale nie, no przynajmniej na razie ta młodzież, z której ja mam styczność w realu. Seryjnie, no to są ludzie, którzy... Czyli nie wiem, w jakim świecie... Z południa Polski, tak? Nie wiem, ja jestem ze wschodu. No dobra. To ta młodzież moja ze wschodu jest debilna, no. Nie jest wyjątek wschodni. Ale wiesz, tak ja nie mówię o jakiś tam ten, ale wiesz, przychodzą te gówniaki i one mają problemy z przykręceniem sobie jakiejś śruby w rowerze. No bo on woli, żeby ktoś za niego co zrobił profesjonalnie. Ale wiesz, przychodzi to baka, gość o ten. Jak tę śrubę no. Się będzie dało przykręcić smartfonem, to on da radę. No to chyba tak. W YouTubie sobie popatrz, nie? Ale one mówię, nie wyglądają no takich kanałów, co śruby wkręcają. No ale to... No nie przeskoczysz. Nie wiem, teraz chyba nie ma już takich rzeczy jak technika, kurde, w podstawówce. Jest, to się chyba inaczej nazywa. Sztuka. Kiedyś była technika i na tej technice robiliśmy jakieś różne rzeczy, były i młotkiem człowiek w palec się stuknął i śrubokrętem pokręcił. Madło ja nawet... było.
Ty, ja nawet na tej technice nauczyłem się na maszynie do szycia szyć. Ja potrafię szyć na maszynie do szycia. Nawet szyłem na tej takiej maszynie, która nie była elektryczna, tylko była taka, wiecie, ubudu, trzeba było nogami gazu dodawać, że tak powiem, żeby ona ten... I ja na takim czymś potrafiłem szyć, bo mieliśmy takie rzeczy po prostu na tej technice, a teraz nie wiem, co ta młodzież potrafi, co jest w stanie ogarnąć. No a to na drutach też, ale wiesz, było i szycie, no kurde. Zobacz, rób mi szalik. Ale wiesz, żebym ogarnął? To nie jest tak, że nie umiem. Kurde, tak. Ja myślę, że chwila przypomnienia i mógłby się, tak. Ja będę miał dziurę w ręce, to będę się zgłosić. Dobra, nikt nie chce jeździć, kurde, seskie samoloty stoją, nie mogę zobaczyć. Wrażenie, że teraz większe debile tego używają. No nie, wiesz, kiedyś Luciusz było tak, że jak kupowałeś samochód, to dostawałeś książkę do tego samochodu i tam było wszystko łącznie, w tej książce opisane łącznie, wiesz, z regulacją luzów zawodowych i tego typu sprawy, czy te książki z serii, nie, sam naprawiam, a teraz w instrukcji masz napisane, że nie wolno pić kwasu z akumulatora, no Boże kochany, o to chodzi właśnie, wiesz? BHP. No ale kiedyś ludzie... Za to do sądu pozywa. Ty, ale kiedyś ludzie wiedzieli, że nie wolno, no, dawali sobie radę z tym, a teraz nagle trzeba im pisać, że... Ty, no słuchaj, nie wolno, nie bierze się. Tak samo to, co mnie kurde śmieszy. Te znaki wszystkie takie, smartfon stop, czy jak to tam to się nazywa? A? Gdzie to jest? No nie masz smart stop, u mnie to przy każdym przejściu jest taki znak, że jak będzie szedł debil, patrzył w telefon, to może nie wejdzie pod samochód, bo jednak zobaczy ten znacznik. No kiedyś człowiek był na tyle mądry, że wiedział, że jak biegnie stado dzikich zwierząt, to nie wchodzimy na środek tego stada, na środek im drogi, tylko się gdzieś trzeba skitrać, żeby nas te zwierzęta nie, jak to mówią, stratowały. Jak jechał samochód, no to też człowiek wiedział, że nie wychodzi się pod pędzący samochód, tylko dobrze sobie stanąć z boku, nie? Czy koń, czy coś takiego. A teraz trzeba ludziom rysować znaki, że jak idziesz, patrzysz w smartfona, to nie weź przypadkiem na przejście dla pieszych, bo samochód może jechać. Tak, no tak jest. Bo ty, jak jedziesz, to masz znak, że masz, powiedzmy, przejście dla pieszych, tak? I wiesz, że nie można, że tak powiem, w tym miejscu wyprzedzać. A po to zrobili właśnie te znaki, że teraz jest karane to mandatem, więc musi być informacja, że tego nie wolno. Nie. Nie ma czegoś takiego znaku jak smart stop, rozumiesz? W sensie w kodeksie ten. To jest taka inicjatywa po prostu, że na wszystkich przejściach przed przejściami malujemy tym farbą na chodniku smart stop, żebyś szedł i zobaczył. No tak jakbyś, kurde, idziesz i nie wiesz, że jak będziesz patrzył w ten telefon, a wejdziesz na przejście dla pieszych, to możecie samochód jebnąć. No, to jest ta pora, że mogę już powiedzieć, że cię możesz samochód jebnąć, bo on akurat nie zauważy tego, że nie, znaczy inaczej, nie pomyśli, że ty jesteś takim debilem i będziesz szedł, patrzył w telefon i nie zauważysz, że jedzie samochód. Powiem ci, że u mnie nie ma tych znaczków, albo ja nawet. Ale to u mnie w mieście. Tak, no to Luciusz też masz rację, z tymi hulajnogami to ja też bym, kurde, strzelał. Sam jeżdżę hulajnogą elektryczną, ale jak widzę właśnie te wypożyczone, to bym zabijał za to, no. A to nie, to po prostu... Ludzie nie mają pojęcia, nie wiem, to jest jakiś, według mnie to jest naturalny odruch, że nie wchodzę pod jadący samochód. Ja nie potrzebuję znaku, że ty, uważaj, nie wchodź pod jadący samochód. Wiesz co? Na cmentarzach jest dużo ludzi, którzy mieli pierwszeństwo. No, bardzo dużo, powiem ci. Czekaj, ale nawet te znaki u mnie były, jak nie było tego pierwszeństwa jeszcze. To już było coś takiego. Albo kurde, no ludzie przechodzili ten. Kobieta szła, nie zauważyła torów kolejowych i pociąg ją pierdolnął na torach kolejowych. No chłopie, bo ona bo siedziała i miała słuchawki na uszach i patrzyła w komórkę. No, sody. Odważnik jest bugowany, nie idzie go umyć. Będzie brud. A my... Mentosik, nie masz co robić, to możesz przyjechać ze zgrabiarką. A myślisz, co ja teraz robię?
Oj, patrz. Tylko musiałem to jest, się na mapie zorientować najpierw. Dlatego mówię, no według mnie, no to to jest właśnie... Nasze społeczeństwo zmierza nie w tą stronę, co trzeba. Nie no, dobro, znaczy zmierzają, twierdzą, że w dobrą, w amerykańską stronę. A tam się pisze, nie wkładaj kota do mikrofalówki. Tak, tak, właśnie. Jak się to kurwa wyłącza, ty asystenty, te linie? Nie wiem. Prawdopodobnie tak jak włączyłeś, tylko odwrotnie, ale coś tam pozmieniali teraz. No, no właśnie, to się pozmieniane i... No właśnie, sobaka mi powiedział i teraz źle mi powiedział. Nie no, sobaka, twoja wina. Jak no mogłeś? Tak. No, mówię, dlatego A9... Naprawdę, pierwsze też trzeba przejechać, bo jakieś takie rozciapciami. No, bo było, wiesz, ono było najpierw wzięte w całość, a potem... wzięte. Ale wiesz co, na niestrzeżonym, ale ja to słyszałem, że kobieta na strzeżonym się wpierdzieliła. Traktor? No właśnie. To jest tak samo jak nieraz na te właśnie filmiki z tych specjalistów, co wjeżdżają na przejazd kolejowy i im się dogadka zamknie z jednej i z drugiej strony. A to balotujesz, czy co ty robisz z tym dalej? Właśnie się zastanawiam, czy to na baloty, czy zwieść, bo na pewno jest w tą maszynę do robienia ten. Nie, lepiej zwieść, wiesz, bo mamy przecież silos. Znaczy nie silos, mamy ten strych i tam a można siano przechowywać. Ale ten strych ma ograniczenie, moim zdaniem, ogólne. No. I jak już tam wpierdaczyłeś słomę, to będzie problem. Tak, chyba, ale to jest to jakiś i tak, mod, bo ten oryginalny nie, ma ograniczenie. Nie, nie. To co, samozbierającą czy prasę? 250 sam. Ale na każde czy całkowicie? Sumę. Chyba na każde. A mi się wydaje, że sumę. A ja właśnie nie wiem, czy każde nie ma tak, że każdego wchodzi po 250 tysięcy. Słuchaj, weź i tak, weź samozbierający. Trzeba wsypać najpierw do krowów. Do krową, krową trzeba wsypać tam, gdzie jest mieszalnik. Nie do środka, pamiętaj. Tak, do mieszalnika. No ale A9, no ale wiesz, wjeżdżasz na taki przejazd, dogadki ci się zamykają, widzisz, że jedzie ten i... Ty delikatnie cofasz do tyłu, nie wiem, żeby samochodu nie uszkodzić, że nie chcesz sobie go podrysować o to dogadkę, czy żeby dogadki nie uszkodzić. Boże kochany, no to chodzi o twoje życie, no to jak to mówią, jedynka, pedał w podłogę, no i poszedł przez to dogadkę, no. Ona jest tak skonstruowana, że się połamie bardzo szybko. Ty, ona, słuchaj, ona nawet żeby metalowa była, to uszkodzisz metalową dogadkę, samochód podrysujesz, ale przeżyjesz. A ale jeżeli, metalowe wiesz, były kiedyś, teraz są takie, że się uszkadzają, bo są przepis tego wymaga. Ja wiem, ale wiesz, nawet żeby ona była metalowa, to będzie mniejsza strata, oczywiście, niż jak ty będziesz czekał, jak cię ten pociąg pizdnie, no, bo wtedy już znaczy, jak będziesz, nie będziesz miał problemu. Jak będziesz czekał, że cię ten pociąg pizdnie, to znaczy, że to się nazywa selekcja naturalna. No właśnie, ale to teraz ze wszystkim taka selekcja naturalna zaczyna wchodzić, no. No życie, no. No ale to właśnie dlatego, wiesz, z tymi smartfonami, wiesz, te smart zostaną stop i w ogóle. To jest właśnie to, że może być, że akurat jest za dużo ludzi, człowiek przestał ten... myśleć, nie, człowiek nie ma naturalnych zagrożeń. I może teraz akurat nas smartfony powybijają. Wiesz co, 9 może będzie, bo widzisz, że teraz Giantsi cały czas dorzucają w mody. Sporo modów jest Giantsów dorzuconych. A zresztą, oni, ktoś, ten, przecież te Season Passy były jakieś, ten One Year Pass, a do tej pory nie ma nic zapowiedzianego, jakiegoś dodatku, jakichś nowych maszyn, że mają wyjść. Coś muszą, bo to obiecali. No ileś zaś tam okaże, małych że... modów, ileś tam dużych.
zaś się okaże, że wiesz, rok czasu minie, a ludzie nie dostaną tego, za co zapłacili. No. No wiem, że nie mam dostępu do tego terenu, ale chyba podniosłem, nie? Już nie czepiaj się jak mój Airbus dzisiaj, nie? Że podwozie nie wypuszczam. Dobra. Tak samo gdzieś czytałem, że już Ursusa na pewno nie będzie w tym, w farmingu, bo stracili licencję. Wiesz co, już precyzyjne rolnictwo ok, ja bym chciał, ale przede wszystkim, żeby działał sezon z 19. Jak będzie sezon z 19, wtedy chcę precyzyjne rolnictwo, bo obecny sezon jest słaby. No właśnie, no Usus upadł i przez to oni stracili licencję na Ususa. O Jezu, czwarty raz i on pewnie będzie upadał jeszcze kolejne razy. No i to wiesz, to już trzeba się przyzwyczajać, że jak się odgrzewa kotleta takiego jak był ten Ursus, no to istnieje duża szansa, że właśnie będzie tak jak jest. Odgrzewany to taki... Nie każdy on lubi. Wiesz, to jest tak, że próbuje się wycisnąć ile się da. Ursus jako Ursus, to wiesz, nie miał ze starym Ursusem nic wspólnego oprócz plakietki, jak to mówią, i nic więcej, a oni, wiesz, zaczęli z niego wyciskać ile się dało, tam jakieś problemy były też, jakieś tam, wiesz, no a druga sprawa, że często, wiesz, jest tak, że są osoby, które zajmują się przejmowaniem i dla nich, znaczy przejmowaniem, dla nich lepiej jest, jak firma padnie na przykład, nie? Potem wchodzi ten syndyk, potem można jakieś fajne rzeczy porobić różne. Za nie za drogo. No właśnie, właśnie. Wiesz co? A powiem ci, że w autobusy poszli i na autobusy szykował im się naprawdę spory przetarg jakiś, który mieli szansę wygrać i tymi autobusami oni dawali radę. Znaczy autobusy albo tajtki. Ale nie, autobusy, tak, autobusy. Tylko właśnie było to, że nasz kochany rząd zaczął ratować autosana czy coś innego. I w tym momencie nagle się okazało, że chyba nawet prezes nasz kochany na jakiejś tam konferencji coś tam chlapnął i nagle się okazało, że wszyscy stracili zainteresowanie Ursusem, bo rząd obiecał jakąś tam inną firmę, że będą ratować, czy coś ten. I w tym momencie oni na tym popłynęli. Bo tak naprawdę te ich autobusy były sensowne. No ale to mówię, to właśnie o to chodzi, że we wszystkim jest kasa, no. I polityka. Wiesz, tu produkt, coś tam, wiesz, robisz, coś ten, ale wiesz, przyjdzie ktoś inny i stwierdzi, że no kurde, on by mógł, wolał, wiesz, na tym zarobić, bardziej jemu się opłaca, no i no. Czekaj, jeżdżę i szukam teraz nie wiadomo czego. Najgorsze jest to, jak polityka za bardzo właśnie wtrąca się. Halo, a dlaczego to tak jedzie bokiem? No właśnie. W firmy.
A niestety te filmy też mają ciężko, bo często jakieś tam dofinansowania i tego typu sprawy, no i są uzależnieni od. Od tych. Ale no to już. Dobra, nie, już starczy, nie będę dalej tego poruszał, bo zaraz się okaże, że ktoś się będzie obrażał. U nas mamy akurat, jest długa tradycja ratowania upadłych i firm, które w ogóle nie przynoszą żadnego zysku. Patrz, PKP. Wszystko. Przechodzą w inne ręce i od razu firmy przynoszą. Kopalnie, nie kopalnie, wiesz, no. No tak, to kopalnie i PKP to jest, to chyba wiodą prym. A słyszeliście ten, o tym, że Turów wykupił podobno jakiś czeski ten? Jakaś czeska firma? Nie słyszeliście. Nie wiem, a to z tym Turowem to też tam jest. A z długiem? A, to już zupełnie jest co innego, to jest jeszcze większe ten. Dlatego mówię, to wiecie, to jest dobra, właśnie takie pełne. Kuźwa, co dalej? Że. Próbuj tutaj wysypać, zobaczysz, czy tym da się jeszcze. No już tu gdzie sypałeś słomę, nie? Do tego. A to. Jak nie, to się pojedzie, to skostkuj, no. Tak, to jest nie problem, mamy to, mamy czym. A mówię, no to wiecie, to właśnie jest, że... A jak to nie jest gdzie... stodoła, znaczy ta obora z modów, to ona nie przyjmie kostek, małpa. Aha, no to lipa. Dupa. Nie ma miejsca, nie. Tak? Mówiłem, że 250 to jest limit całkowicie. Dobra, to weź ją tutaj... Wypakuj to, co masz tutaj, wiesz, na środku, tak sobie, żeby ten i zaraz prasą wjedziesz, sprasujesz. Niech Paweł jedzie dalej na pole, ja wjadę pras. Tak, Ctrl I to było, nie? A dasz nie. Radę? Bo nie wiem, czy ten, bo ta prasa ile mocy potrzebuje, nie? Nie no, chyba ten klas da radę. No nie wiem, właśnie, ta... czekaj, już kawał zaraz sprawdzę. Kawał prasa jest. Kawał prasy. Prasy. 250 kuni, nie, no to dobra. A klas ma 445. Mówiłem, że kawał klasa jest. Fendziol 500. Kurde. Na bogato poszliśmy. To ja mam tylko 280, jak ten biedak. Prasa tu w Maseju. Nie, ona tam jest, widzę ją. Tam jest za tobą. Ciofaj. No nie wiem, czy jest sens stawiać jakiś inny silos. Ej, no to po co ja tu jadę? To lepiej, żeby później Mentosu przyjechał z koskarką już, nie? Nie no, Mentos. No to tam, tak. Tak, no tak. Najpierw tu ją Gdzie żeście to sypły? Za garażem, trzeba było pojechać w prawo. Ubię się na tych naszych włościach jeszcze. Mam bekę sabaka, dawniej nie było tych pasz zmienisowanych, krowa już na pasisko, o 6 wracała, o 6 włożyło się siana trawy. Tak, ale wiesz co, to też ona nie dawała chyba tyle mleka. A teraz wiesz, na tych paszach jednak wiesz, to jest po to wszystko, żeby jak najwięcej... Jakie sabaka chcesz belki? Czekaj, ja zaraz zobaczę ta przyczepa, jakie może zwozić, wszystkie. Wiesz? Wszystkie? No to największe dawaj. Te belki chyba można rozcinać, czy nie można? Nie. A pierwsza będzie mniejsza o jeden.
Wiesz, kiedyś świnka posiedziała i też ten, tylko ta świnka tak nie rosła. Teraz jest, wiesz, pakowanie wszystkiego w tą świnkę, żeby ona jak najszybciej urosła i w ogóle. Teraz niestety chodzi tylko i wyłącznie o kasę. Ma być szybko, ma być dużo mięsa i... Mało tłuszczu. Mało tłuszczu, a to, że to mięso jest, wiesz, trociny, to co innego. Człowiek słoninkę chciał kupić, zrobić szmalcy, nie ma słoninki. A jak jest to taka chuda, że się w pale nie mieści. Tak. Pozbiera sobaka te. No jeszcze masz tutaj, a już mam zbierać, dobra. Po pierwsze nie bierz, bo pierwsza jest mniejsza. Ręcami ale ją zanieś. Ale pierwsza o ta, bo to jest chyba, to nie jest pierwsza chyba. To ma 8000. Ta ma 7200, no to ta jest mniejsza. Bierz. A się odsunę. Ja to... Przejechał mnie, no. No bo się nie staje na drodze maszyny pracującej. BHP, nie? A wiesz co, na 9 właśnie, Unia to już zupełnie to jest. Siedzą tam ludzie, oderwani od rzeczywistości. I to jest nagle, oni przychodzą i... jaki byśmy dzisiaj przepis wprowadzili? Może zakażemy tego. A może zakażemy tego. A ekolodzy to też to jest właśnie, zróbmy wielki ten, spotkanie ekologów, tak, pogadamy o tym, o ekologii. No i na to spotkanie nagle wszyscy przylatują prywatnymi samolotami. Każdym swoim oczywiście. Każdym swoim, no oczywiście, przecież nie będą się cisnąć jak ten w tym samym jednym to. I wiesz... No niestety, kurde to... Oj, szkoda gadać o tym. To jest, wiecie... Jest wszystko po to, aby pogadać, ładnie się pokazać, żeby a ludzie to wyknęli. Greta ma ten... A wiesz co, ona według mnie też jest wypromowana, a oczywiście, nie do końca. Wyjdzie, popłacze, jak to ten. Są młodzi ekolodzy, którzy tam coś robią. Znaczy nie tyle bardzo ekolodzy, co oni zajmują się raczej pomyśleniem nad jakimiś tam rzeczami, które mogłyby coś tam, wiecie, z tą ekologią usprawnić, a nie tylko wyjść i krzyczeć "Oh, you there!" i tyle, no. Ej, enjoy naturę. Tu mam. No to dobrze, no to enjoy. Wiecie, dopóki są wielkie ten korporacje. Ty spadaj stąd. Wielkie korporacje, no to niestety, ale i ekologia i to wszystko, to wiecie, szlak trafi, bo oni nie patrzą, to oni, wiesz, sypną raz na jakiś czas troszkę kasy, żeby, o wiecie, my tutaj jesteśmy ekologiczni, my tutaj sponsorujemy coś, a im chodzi tylko i wyłącznie o zarobek, no. O, ja dziewięć, wiesz, to o tym już te uboje rytualne i te inne sprawy, to też już zupełnie...
A tak generalnie rzecz biorąc, to bardziej się opłaca z pola, jak masz gdzieś daleko, przywozić kostki, bo więcej zapakujesz. Jeszcze tą kupić przyczepę tego, bo ta, co ty masz, to taka dupna trochę jest. Lepsza jest ta samozbierająca od tego, od, no wiesz, która. Ta z autolodem, tak? No, ta od tej firmy, taka fajna. Mhm. Ale to wiesz, to jest to, to weźmiemy, ewentualnie zaraz się sprzeda najwyżej. Tam na nią pakujesz chyba 24 belki, no to co weź policz razy 8. Nie? To no właśnie w tą standardową oborę się nie da tego wsypywać. No coś się wymyślił może. O coś się wymyślił? Chyba, że, a wiesz, to jest standardowa, tylko wiesz, nie wiadomo, czy na przykład nie jest zmodyfikowana. No może ją zmodyfikował, tak, tak. Myśl, no ekologia jak najbardziej, ja jestem też za, bo wiesz, trzeba troszkę dbać o tą planetę czy coś, no ale to też nie można aż tak przesadzać, to czasem wcale nie jest ekologia lepiej. I cyk, 18 tysięcy pustych lotów, żeby utrzymać tylko lotniska. Tak, tak, no właśnie widzisz. I cyk. Bo Unia tak zatwierdziła, tak? No. No, a zaraz potem Unia ci powie, że twój samochód jest niedobry. Tak. Bo nie spełnia normy Euro 76. Tak, tak, ale to wszystko co ten... Ale możesz sobie, panie, kupić elektryka i napędzać go prądem z węgla. Jest okej. Okay. Się dzisiaj kilka filmów na YouTubie oglądałem, nie wiem ile w tym prawdy, ale kilka ciekawych rzeczy się dowiedziałem, na przykład, no dobra, pogorszyło to jeszcze moją, na przykład, co nie da się tego, wiesz co, chyba się nie da, bo ja nie byłem też w stanie tego, bo to jest już za polem, nie? Jeszcze wiesz, pogorszyło to moje zdanie o naszym kochanym, na przykład, 5 gwiazdek, 3 gwiazdki. To nie jest do gadania na live. Nie, masę nie klekocze. Wiesz co, to słychać jak o to chodzi, ta maszynka. Bo ja też myślałem na początku, że masę i klekocze, ale nie, to nie masę. A wiesz, no to też te baterie... Niby już są filmy, które zajmują się tym przetwarzaniem tych... Wiesz, tak naprawdę te baterie nie, no to są zwykłe ogniwa. Powiem wam tak, w skrócie, ale to nie dotyczy tego, co mówiłem przed chwilą, że nie jest to przypadkowe, że baterie, akumulatory są najwolniej rozwijającą się od wielu lat dziedziną. No oczywiście. To nie jest przypadek. My wiem, że gdzieś filmy te, no i wszystko, co było za mądre, było kasowane. Z powodzeniem używają na przykład tych baterii, które są w samochodach, bo ogniwa można dalej wykorzystywać w innych zastosowaniach, gdzie no te ogniwa, które są niby już stare, ale one jeszcze dają radę bez problemu być użyte w czym innym. I dużo można sobie tam o Ilanie Musku mówić, jest dziwny, ma swoje pomysły, ale gdyby nie on, to do dzisiaj nadal Audi, BMW i Volkswagen mówiłoby nam, że elektryczne pojebało was, to nie ma prawa jeździć. Pewnie tak by było. A jak chcecie elektryczne, to wam wyprodukujemy taki brzydki, że sąsiedzi was się będą śmiali, że macie najbrzydszy samochód na świecie.
A teraz wszyscy w telewizorze sprzedawać chcą elektryczne samochody. Audi, Volkswagen, wszyscy. O, jacy to my elektryczni jesteśmy. Bo pewnie mają gdzieś zapisane, że jak ileś tam procent sprzedaży, czy tam produkcji elektryka będzie, czy tam hybryd, to tą resztę to, no to mogą robić w niej co chcą. Tak, no bo to jest przecież teraz są ten, że od Tesla sprzedaje te normy CO2. Możesz od nich sobie odkupić, że tak powiem. No tak, bo im się należą. Tak. Ale trafiłeś. To co chciałem mówić, to właśnie o normy CO2 chodzi. Nie zgodzę się z tobą. Te samochody elektryczne też jak najbardziej. Powiem ci tak. Dzisiaj, na dzisiejsze czasy, z dzisiejszym poziomem zaawansowania tych samochodów, mówię do ciebie A9, gdyby mnie było stać na to, żeby elektryczny był moim drugim samochodem i mieszkałbym w domu, w którym mógłbym ładować ten samochód, albo miałbym parking, na którym mógłbym go ładować, garaż pod blokiem, w którym mógłbym go ładować, to już bym dawno miał samochód elektryczny. Pewnie dlatego, że jestem zajebistym gadżeciarzem i jarają mnie takie fajne rzeczy. Znaczy nie tylko dlatego, już? Ale to jest też... Ale koszty eksploatacyjne mówimy tutaj też, tak? Paweł, ty chyba nie słuchałeś całej mojej wypowiedzi. Ja mówię, że ja też jestem za elektrykami. Pierwsze moje zdanie było takie, gdyby mnie było stać. No. A gdyby mnie było stać, to tak zwane koszty eksploatacyjne, czy każde inne koszty miałbym głęboko w dupie. Ale tu nie chodzi o to, ja właśnie mówię w przeciwieństwie. Koszty eksploatacyjne są o wiele mniejsze w przeciwieństwie do spalinowych samochodów. Nawet koszty. Twoje babka wróżyła. Jakbyś miał możliwość ładowania, byś sobie wziął taryfę tam G12, tak? Czyli te, że w dzień masz droższy tron, w nocy tańszy i ładujesz sobie za pół darmo, tak? Takie auto. I przejeżdżasz tak naprawdę 100 km za jakieś śmieszne pieniążki, tak? Teraz już nie ma nic za pół darmo. Czy napijasz nawet jak wódeczki? I wódeczka musi być zimna. Gęsta. Samochód elektryczny to na pewno byś miał panele, tak? Tak, Lucjusz, to jest dobre podsumowanie. Mogrze mam fetysz, że mieszkam w bloku. Ale no mówiłeś przed chwilą, że będziesz miał samochód elektryczny. No ale słuchaj, w bloku też jest możliwość. Ale dodałem też, albo miał garaż pod blokiem, w którym mogę ładować. No jest taka opcja, nowoczesne budynki, nawet u mnie w tak chujowej małej wsi, budynki, które się w tej chwili budują, mają garaże podziemne. Chore ceny mają te garaże podziemne, ale mają. Jakby w takim garażu podziemnym można było sobie postawić ładowarkę na swoim stanowisku. Możesz. Jeżeli masz wspólnoty, zgoda. No oczywiście. No na razie tu już. Ale nie mam takiego garażu. Teraz często deweloperzy chwalą się tym, że właśnie ich budynki posiadają ładowarki ten. No tak, no bo to jest, wiesz, oni, to jest tak samo, czemu teraz na przykład deweloperzy nie stawiają domu z dwuszybowymi oknami? No bo nie mogą. Bo nie spełniają norm, że tak powiem, ciepłoty, tak, czy jak to się zwie, fachowo. Ty sobie jakaś pewnie wiesz. No ja wiem o co chodzi. Tak, ale wiesz, chodzi o to, że teraz często takie rzeczy właśnie jak ładowarka, czy ten jakiś tam, wiesz, smart home w mieszkaniu, nie? No to są takimi rzeczami, które mają zachęcić tych przyszłych tych kupców do kupienia właśnie u mnie, a nie gdzieś tam ten, bo coraz więcej ludzi właśnie patrzy za tą ekologią. Że ten, no i ktoś powie, kurde, no zobacz, tu można, mają, jest ładowarka nawet bloku w czymś, no my chcemy sobie kupić samochód elektryczny, więc no
fajnie, ale jest opcja lepsza. Oglądałeś ten film, ten film, co wrzuciłem na kanał, tam na ten wczoraj. Nie. Aha, ale co, coś tam strasznego jest, bo ja... No oglądnij sobie, no, jeżeli w ten... No. Odnośnie jeszcze pompy ciepła, to jest użycie energii przez pompę ciepła, tak naprawdę to, co ci wyświetla na tym monitorze tam, no to też nie jest realna wartość, nie? Nie wiem, czy jesteś świadomy. Ale to ja wiem, no ja jestem świadomy tego. Gdybyś założył sobie kolejny licznik, podlicznik sobie tą mam. Pompy ciepła. Mam. No. Ale nie wiem, ile zużyło, bo bym musiał sobie wziąć drabinkę, żeby lepiej zobaczyć. A nie chce mi się brać drabinki. Licznik, podlicznik tylko dlatego założyłem, że kosztował 30 zł i stwierdziłem, o fajny bajer. No i jest. Żeby sąsiedzi nie mówili, że nie mam. Że nie mam. Może w przyszłości, jak mnie coś w lecie kopnie, może sobie akurat zamówię ten... tego zamela, co ten, tą mewkę, co ty pokazywałeś, ewentualnie... To naprawdę genialna sprawa. Ewentualnie drugi. Czym to się... No uciekaj, bo gadasz i przestać nie możesz. Tak się rozgadałeś się dzisiaj. Albo kurde, słowo ewentualnie... Myślałem, że spałeś. Ewentualnie jeszcze jest inna firma, też to robi. A jest tam pełno tych firm, ja tych... Czym to się na razie... Na razie. No, na razie. To jest o tyle dobre urządzenie, że ono nie ingeruje tobie, że tak powiem, przez nie prąd tak naprawdę nie przepływa, nie? Ono tak. Z tego. No, dlatego mówię, właśnie może ten, ono się fajnie integruje z tym Home Assistantem, który mam postawiony, no, także jakieś tam... No bo jeszcze były przecież belki. A nie zabrałem się ze wszystkim. A, czekaj, miałem sprawdzić, czy to ten, chwila. Także no, może kiedyś, ale no ja nie mam, nie mam jakiegoś takiego parcia, że nieraz jak widzę na tym Home Assistantach, co ludzie mają te chwilowe zużycie prądu, tygodniowe, dzienne, wiesz, te wszystkie, no kurde, no i co, jak popatrzę na to, to mniejsze będę miał. No nie, ale może oni wtedy przestają zużywać, nie? Nie wiem, no wiesz, no... No trzeba oszczędzać w sensie w takim, no tak normalnie, żeby nie świecić tam, gdzie nie trzeba i tyle. No i... tak, dzisiaj jest ekologiczny live. Ekologicznie zaraz pójdziemy wszyscy za stodołę i tam ekologicznie też... Oddamy. Oddamy. No, na przykład, no moja... Tego, posta mojego tego osoby, u której załatwiałem kredyt, to właśnie sprzedaje działkę koło Poznania. 1700 metrów, 400 tysięcy. No a co? Masakra. No 1700 metrów to jest jednak sporo. No to jest dużo, no ja nie mówię, że nie. No. Ale kurwa, 400 tysięcy? Tu masz kolejne... Nie, to nie będzie elektryk. Poldek z panelem słonecznym to nie będzie elektryk. No weź sobie taki ten kalkulator, nie? Ściągnij wydłub. Panel, przyklej na dach i masz Poldka z panelem. Kurnia. Nie masz, tak, masz. Jest ten Poldek z elektrycznym. I możesz hybryda, nawet kabelki, nie, z tego hybryda pociągnąć, ten kalkulator w środku podłączyć i będziesz miał elektryczne urządzenie w środku na ten panel słoneczny. Jest to inteligentna integracja. Integracje. Asystent Amazon, no. Alexa, asystent Google Assistant i... No i masz, i pytałeś, masz. Tam sobie odpowiedziałeś, widzisz? Czyli to klikam, rozumiem, tak? I robię tutaj... No, to pewnie musisz się skonfigurować połączenie z Google Home'em i będzie, powinno działać. Ale Google Home, to muszę dodatkowo jakieś urządzenie kupić? Nie. Okej. No jak wejdziesz z asystentem, no... To będzie, no chyba, że czekaj, że... A, bo ty nie masz tego nawet małego głośniczka. Nic nie mam. No ale to wtedy twój telefon powinien. Okej. No słucham cię, Adzie, więc dawaj. Także mówię, no ja na przykład mam możliwość też robienia sobie tych wszystkich statystyk zużycia prądu u mnie w domu, każdego światełka, jakie mam. Bo tam ten mój smart home to obsługuje. Gniazdek nie mam, bo nie mam akurat żadnego gniazdka podłączonego pod to,
ale każdą lampkę, którą mam, oświetlenie sufitowe, jestem w stanie sobie sprawdzić, nie? Jakie ma zużycie. Tylko, że nie czuję potrzeby. I a tu cię kupuje ziarna. Tak. Kiedyś powiedziałem córce, że jak nie będzie gasiła ten prądu w pokoju, jakiej nie ma, znaczy światła ten, jakiej nie ma, no to to uruchomię i będzie mi płaciła za ten, za to, co zużywa więcej. Jest metoda. Zobaczę średnie we wszystkich pokojach i to, co u siebie jest więcej, mówię, to będziesz nadpłatę dobiła, jak nie gasisz światła. Jaki szantażyk lekki, tak. Najgorzej, że do tego mieszalnika durnowatego trzeba kupić tą paszę mineralną. Ale można ją kupić, no, inaczej nie działa, dziad. Ale można ją tu kupić, w tym silosiku. Nie, A9, wiem o co ci chodzi. Oni nie wiedzą, do kogo dzwonią. To idzie automat, automat wydzwania się, nawet nie ma listy żadnej, tylko po prostu automat losuje wydzwania numery. Losuje numery. Dodzwoni, to dodaje do bazy, że o, numer odpowiadał. Nie dodzwoni, no to nie. I tyle. To jest teraz jest ten... Wiesz, to tak jak i do mnie cały czas wyzwaniają. Nie szukaj logiki. Tak, tu nie ma logiki. A najlepiej jak powiesz pani coś takiego dziwnego, nie? Ma pan już podpisaną umowę z kimś innym? Ostatnio to usłyszałem, ale się śmiałem. No, a tu można nawóz kupić, ale to fajne jest akurat ten... Że można sobie pokupować. Co można kupić? A tubelka ci została. Płynny nawóz, no to mógłby. Można kupić, o. Mógłbyś zanieść. Znaczy, nie mogę chwycić jej. To trzeba przypakować. To trzeba na siłkę chodzić, a nie tam... Kto takie chuchło? Kuchłode takie przyszło, nie? Cześć. Wiesz, to jest tak, że ta kobieta, która dzwoni, to ona... nawet nie wie, do kogo dzwoni, no. Po prostu z automatu jej telefon... Dzwoni i tyle. Znaczy, ja ostatnio już nawet miałem wrażenie, że to dzwoni robot. Rozmawiałem z robotem. Ostatnio żona ten dzwonił właśnie jakaś ten i zacząłem właśnie, ten, mówię, wołam żonę, mówię, ty chodź, mówię, słuchaj, zobacz, jak mówię, z robotem będę gadał. Jakim robotem? Mówię, no nie wiesz, że teraz roboty dzwonią? No. I... Ale to już jest plaga, nie? I teraz oni coś są z tym, muszą coś... Ale to ja jakoś powiem ci szczerze, jak ktoś dzwoni, to tam 2-3 dni wystarczy sobie blokować te numery i potem je znowu przez jakieś 2 tygodnie spokoju. Dziady dużo mają tych numerów. Tak, ale potem je znowu 2 tygodnie spokoju, nie? Jak ktoś inny dzwoni. A nie, to dobra, jest... Słuchajcie. U mnie ostatnio jest tak, że już 2 tygodnie miałem spokój, dzisiaj widziałem, dzwoniło. Ale że ewentualnie... byłem daleko, to tylko z opaski walnąłem spierdala i ty. Inna opcja to jest takie ten, są aplikacje, które ci od razu wyświetlają, że... No ale to co dzwoni ci ten numer. Da, no? Ale nie, ale są też takie, które automatycznie rzucają. O, a to by było dobre. Najlepiej by wywalało komunikat, poczekaj, czy to jest technicznie możliwe, że wybrany numer nie istnieje. Można chyba ustawić właśnie, co ma ten, jaki ma być dźwięk, że tak powiem, tego... Odrzucenia, nie? Czy to ma być, że zajęte, czy że nie ma? Po co zamykać te wszystkie plagi? Teraz jest plaga od 2 dni. Ja dostałem, moja żona dostała, że ktoś ci przysłał 450 zł plikiem. To taka ja nauka to na koniec streama, taka nauka dla was, nie naduszajcie. Ja to w ogóle jestem jakiś poszkodowany, bo do mnie nawet spamowych tych SMS-ów nie wysyłają takich, że masz paczkę do odebrania. Plikiem? Nie, nic mi właśnie nikt nie wysyła. No, a może miałeś zaległość chociaż za prąd w Enei? Nie, miałem w PGE i się okazało, że to naprawdę była zaległość. O cholera. A bo te fejkowe zaległości to były na 4,50, nie? A nie na 4,5. Nie, wyszło to. Nie, ale... Wiecie, bo miałem ten umowę i jak mi założyli fotowoltaikę, to to ci dostajesz nowy numer klienta. Tak. Ale ja nie wiedziałem o tym. I ja logowałem się na tą stronę i po tym starym, wiesz, numerze klienta nic się nie pojawiało, że jest faktura do zapłacenia. Nic nie było.
I dopiero potem ten dzwonię, mówię, że dostałem takiego SMS-a i mówię w końcu, nie wiem, czy to jest od was, czy ten, mówię, a rachunki żadne ostatnio nie przychodziły. No i się nagle okazało, że wiesz, na tej fakturze, że tam na czymś ten, jest nowy numer. Jak się dodałem tego nowego numera, to się okazało, że właśnie, no jest, sporo do zapłacenia. Trzeba wziąć. Powiedz mi jeszcze taką kwestię, jesteś zadowolony z